Otwieram 64. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sali obecnych jest 17 radnych. Tym samym stwierdzam kworum i stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów Radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam Burmistrza Miasta Pana Piotra Pedrygowskiego. Witam Zastępcę Burmistrza Pana Krzysztofa Hećmana. Witam Pana Skarbnika, Pana Sekretarza. Witam Prezesów spółek naszego samorządu, Dyrektorów zakładów, Kierowników wydziałów, Dyrektorów placówek oświatowych i wszystkich obecnych na sali, w tym media. Porządek obrad Panie i Panowie Radni otrzymali przy pisanym statutem terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma uwag, stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do jego realizacji. Jesteśmy w punkcie trzecim porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 pkt 2 Statutu Miasta wymieniony protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie ma. Stwierdzam, że wyżej wymieniony protokół Rada przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad to jest informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, goście, drodzy mieszkańcy. Zanim przystąpię do informowania z działalności Burmistrza Miasta Bartoszyce, bardzo krótko odniosę się do spraw, które jakby absorbują mieszkańców, ale też jest związane z moją pracą, gdyż dokonałem pewnej analizy trzech dokumentów związanych z prawem spółdzielczym, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutu spółdzielni mieszkaniowej Budowlani w Bartoszycach. A temat ten został ruszony nie tylko ze względu na pismo, które trafiło do mieszkańców spółdzielni w pewnej formie oczerniające spółkę po części miejskiej, miejską, w której jako miasto jesteśmy większościowym właścicielem, ale również to, że na terenach spółdzielni są rozsiewane informacje o tym, że my jako miasto, jako Rada Miasta planujemy podwyżkę śmieci. Jest to kłamstwo, bo takiego planu nie ma. Podwyżka śmieci odbyła się w poprzednim roku, została bardzo dobrze skalkulowana i przemyślana, abyśmy mogli spokojnie tej podwyżki w tym roku nie dokonywać. Ale nawiążę też do tego drugiego tematu. A nawiążę w sposób specyficzny, podkreślając solidarność mieszkańców spółdzielni, bo taka zasada powinna przyświecać działaniu każdej jednostki, a zwłaszcza takiej, w której zgodnie z prawem spółdzielczym majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Nie zarządu, nie rady nadzorczej, a członków. Niestety muszę to powiedzieć, spółdzielnia mieszkaniowa obecnie zachowuje się niedemokratycznie, a powinna solidarnie i powinna przyjąć zasadę stałej ceny dla wszystkich mieszkańców przy rozliczaniu ciepłej wody użytkowej. Stosowanie podejścia liberalnego i indywidualnego przy ustalaniu stawek za ciepłą wodę ma się nijak do rozliczania remontów, pożyczek, utrzymania zieleni i tym podobnych spraw związanych z działalnością spółdzielni, gdzie stosowana jest wówczas zasada solidarności przy właśnie rozliczaniu tego typu spraw. Każda osoba mieszkająca w lokalu na terenie spółdzielni mieszkaniowej ze swojej składki remontowej finansuje pokrycie właśnie tych kosztów z utrzymaniem całych terenów spółdzielni, a nie tylko swojego bloku. Działania spółdzielni mieszkaniowej zmierzają niestety do skłócenia ludzi i pokazania, że są lepsi i gorsi. A za nieudolność w zarządzaniu obwinia się mieszkańców, Radę Miasta, spółkę COWiK, Urząd Miasta i osobę burmistrza. Za wieloletnie zaniedbania inwestycyjne w temacie, o którym również zostali poinformowani mieszkańcy.
Cytat z pisma spółdzielni. Bardzo duży wpływ na wysoką cenę podgrzania wody mają ciągle funkcjonujące węzły grupowe, które zasilają w ciepło nawet 9 budynków jednocześnie. Węzły grupowe wybudowano wraz z budynkami wielorodzinnymi. Wiemy, jakie to były lata. Które zasilają te budynki do chwili obecnej. Na przesyle z grupowego węzła cieplnego do ogrzewania, dogrzewanego i zasilanego w ciepłą wodę budynku generowane są duże straty energii cieplnej. Czy jest to wina moja? Czy jest to wina państwa? Czy jest to wina spółki? Pytanie retoryczne, ale chyba logiczna odpowiedź. Czy chociaż ta instalacja, która jest w blokach, z ciepłą wodą została właściwie zaizolowana, czy pracuje jako ogrzewanie klatek schodowych i piwnic? Wracając do podstawowego tematu. Ceny śmieci są regulowane od osoby. Stawka jednakowa dla każdego mieszkańca. Nie rozliczamy na zużycie wody. Jest solidarność również przy cenach śmieci, jeżeli chodzi o działania miasta. I taka sama zasada powinna zostać przyjęta przy ustalaniu cen za ciepłą wodę. Tak na marginesie. Spółdzielnia zachowuje się nie jak spółdzielnia, a jako zarządca nieruchomości. Jeżeli chce być tak traktowana, to ja mogę uczciwie namawiać mieszkańców do zakładania oddzielnych wspólnot. Wówczas spółdzielnia pozostanie tylko zarządcą, a nie spółdzielnią. Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa placu bohaterów Westerplatte i parku miejskiego w Bartoszycach. Budowa kolumbarium przy ulicy Leśnej. Przebudowa ulicy Andersa. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń byłego gimnazjum nr 2 do wymagań w zakresie PPOŚ wraz z adaptacją na szkołę muzyczną. Trwają prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pod nazwą Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej w Bartoszycach. Odbyły się konsultacje, kto mógł, kto przybył, pełna sala była. Mieliśmy okazję spotkać się również i przyjąć uwagi, bo takie uwagi zostały przyjęte, właściwie wszystkie, które padły na sali, związane z samym tematem lekkoatletycznym, ale również związanym z tematem związanym z piłką nożną, więc cieszę się, że dwa kluby piłkarskie działające na terenie miasta Bartoszyc zgłosiły swoje uwagi. Myślę, że będą z tego powodu też zadowoleni, bo tak naprawdę bardzo otwarta jest ta firma, która tworzyła, ta osoba, która tworzyła ten program funkcjonalno-użytkowy. Była to forma oczywiście spotkania online, ale to, co odpowiedziała dokładnie na wszystkie pytania. Za chwilę przygotowujemy dokumentację przetargową i na dniach ten przetarg, czy chcemy, czy nie chcemy, musi się odbyć, bo gonią nas terminy. Przepraszam wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu. Godzina, która była zaplanowana, godzina 12, nie wynikała z mojego widzimisię, ale to jest z możliwości czasowych osoby projektanta. Konsultowałem, jaka jest ta możliwość. Powiedział, że ma takie, a nie inne godziny. Mi zależało, programu funkcjonalno-użytkowego. I dziękuję jeszcze raz za tak dużą frekwencję. Przepraszam jeszcze raz tych, którzy nie mogli uczestniczyć, a bardzo chcieli. Wydział techniczno-komunalny. W dalszym ciągu prowadzona jest sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Do dnia 23 lutego 2023 roku zweryfikowano 200 wniosków i wydano 148 ton orzecha oraz 36 ton groszku. Mówię o węglu. Przekazano do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz organizacjom społecznym projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku. Za pośrednictwem gminy złożono dwa wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Zawarto porozumienie z zarządem powiatu bartoszyckiego w sprawie powierzenia burmistrzowi miasta Bartoszyce w 2023 roku wykonywania niektórych funkcji zarządu na drodze powiatowej nr 1388N Toplikajmy Barciszewo Markiny Droga Krajowa nr 51 w zakresie zimowego utrzymania. Bardzo ładnie gra. Wykonanie zadania zlecono ZG w Bartoszycach. Zawarto umowę z firmą Elko Bogdan Kozak na wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami konserwacji oświetlenia na terenie miasta w 2023 roku.
Zieleń miejska. Wystąpiono z prośbą do właściciela placu dworcowego o jego uprzątnięcie oraz do starostwa powiatowego z prośbą o uprzątnięcie zieleni pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym a starym targowiskiem. W obu przypadkach prace zostały wykonane. Wystąpiono również z prośbą do właściciela terenów przyległych do Netto o jego uprzątnięcie. Prace nie zostały wykonane, w związku z tym wystosowano ponaglenie. Wycięto dziko rosnące krzewy przy ulicy Gdańskiej pomiędzy Myjnią a kładką dla pieszych. Uprzątnięto tunel podziemny na dworcu kolejowym oraz parkingu przy starej prokuraturze. Skierowano pismo do PKP SA z prośbą o przejęcie zadania, to jest utrzymania zieleni, czystości i porządku na terenie będącym w zarządzaniu PKP, teren od przejazdu kolejowego przy ulicy Nowowiejskiego do wiaduktu kolejowego przy ulicy Orzeszkowej Drzewnej. Ponieważ szykują się tam bardzo fajne, prospołeczne, prodziecięce, rozrywkowe inwestycje na tym terenie, o których wspominałem już swego czasu. Ogromny plac zabaw, tak naprawdę ścieżka edukacyjna z dużym placem zabaw. Też jest planowany mostek na sercu, taki niewielki, plus wymiana, bo tego chcemy dokonać, ławek, śmietników. Chcielibyśmy po pierwsze na początek oczywiście pozyskać jakąś kwotę pieniędzy na uprzątnięcie tych terenów. Mówię o wiadukcie przy starym moście kolejowym, choć chcemy ten obszar trochę rozszerzyć, aby zrobić fajną część, kawałek tego terenu. Po drugie przejąć, bo tak naprawdę jeżeli uzyskamy jakiekolwiek dofinansowanie na pierwsze porządne uprzątnięcie, wycięcie krzaków, jakby wyrzucenie tego materiału, składowanie tego materiału w odpowiednim miejscu, wówczas utrzymanie takiej zieleni nie będzie stanowiło aż tak dużego kosztu. Ten pierwszy koszt jest tak zwanym mocnym kosztem, pozostałe, jeżeli będzie to zadbane, może stworzyć, że ten teren cały będzie jednym pięknym obszarem, dołączy się do tego serce, za chwilę będą na sercu też wycinane stare trzcinowiska. Zobaczymy, na ile będziemy w stanie z tafli tej wody również ściągnąć jakieś osady, które się niestety tam pojawiają. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Rozliczono dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego zadania pod nazwą dostosowanie pomieszczeń byłego gimnazjum nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie PPOSZ wraz z adaptacją na szkołę muzyczną. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego na przebudowę i rozbudowę stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej w Bartoszycach. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Przyjęto 41 wniosków dotyczących karty dużej rodziny oraz 28 wniosków warmińsko-mazurskiej karty seniora. Jak widać, te przyjęcia są dosyć fajnie widziane. Wiele osób składa te wnioski. Cieszymy się, bo sami Państwo wiecie, zwłaszcza przy karcie dużej rodziny, są fajne później uprawnienia związane z obniżką cen energii, ale jeszcze wiele innych. Zachęcamy osoby, które posiadają odpowiednią ilość dzieci do wnioskowania akurat do karty dużej rodziny, a seniorów do warmińsko-mazurskiej karty seniora. Przygotowano sprawozdanie końcowe z dotacji przyznanych w 2022 roku. Ogłoszono wyniki konkursowe dotacji w zakresie upowszechniania sportu kwalifikowanego, to jest piłki ręcznej oraz piłki nożnej. Trwają prace komisji konkursowej w zakresie zadań dotacyjnych sportu, rekreacji, kultury oraz pomocy społecznej. One są już na ukończeniu, tak? Zorganizowano dwa spotkania robocze dotyczące przygotowania statutu Bartoszyckiej Rady Seniora. Trwają konsultacje robocze dokumentu. Wydział Kultury i Sportu. Pracownicy Wydziału byli organizatorami obchodów 690. urodzin miasta, w ramach których odbyły się następujące przedsięwzięcia i od razu dziękuję serdecznie wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w tych wszystkich przedsięwzięciach, naprawdę szacunek. Rozstrzygnięto plebiscyt na 10 najpopularniejszych sportowców miasta Bartoszyce w 2022 roku, którego organizatorem była gazeta Nowiny Północne. W wydarzeniu towarzyszył pokaz akrobatyki Agnieszki Marczak, urodzinowy tort oraz koncert Laury Łącz przygotowany przez Bartoszycki Dom Kultury. We współpracy z 20. Bartoszycką Brygadą Zmechanizowaną w budynku byłego dworca PKP przygotowano wystawę poświęconą historii 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną przygotowano wystawę archiwalnych zdjęć pod tytułem Na Bartoszyckim Podium. Zorganizowano zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Bartoszyce. Wsparto organizację memoriału Andrzeja Szyszko w piłce ręcznej oraz turnieju piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Pracownicy Wydziału we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 8 imienia Łesi Ukrainki z ukraińskim językiem nauczania w Bartoszycach zorganizowali koncert patriotyczny poświęcony bohaterskim obrońcom niepodległej Ukrainy w rocznicę rosyjskiej agresji. Koncert odbył się 23 lutego bieżącego roku w Bartoszyckim Domu Kultury. Również dziękuję serdecznie za frekwencję. Zorganizowane zostało spotkanie robocze dotyczące organizacji tegorocznego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Program obchodów dostępny jest na plakatach, stronie internetowej Urzędu oraz mediach społecznościowych. Nie kłamiąc, jest to najbogatszy program, właściwie nie dnia, a dni, tak nam wyszło, pamięci żołnierzy wyklętych, chyba od początku tego dnia, czyli od 2011 roku. Jest to najbogatsze wydarzenia, nawet chyba w skali wojewódzkiej. Dziękuję wszystkim, którzy się angażują oczywiście w te wydarzenia, bo to jest ważne. Trwają prace nad wdrożeniem 6 nowych serwisów internetowych dla Urzędu Miasta Bartoszyca oraz jego jednostek organizacyjnych. Jest to część inwestycji, która zostanie wykonana dzięki grantowi pozyskanemu z programu Cyfrowa Gmina. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Komisja konkursowa powołana do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok dokonała oceny formalnej złożonych wniosków. Aktualnie dokonywany jest wybór ofert zgodnie z kryteriami określonymi w otwartym konkursie ofert. Wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bartoszycach o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec 10 osób. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. W okresie od 25 stycznia do 23 lutego, okres w miarę miesięczny, zarejestrowano 29 urodzeń i niestety 45 zgonów. Nadano numer PESEL trzem obywatelom Ukrainy. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 95 wykroczeń, w tym 51 porządkowych i 44 drogowe. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 79 przypadków naruszeń przepisów prawa. Materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności 3 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 20 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników należących do ich posesji. Ustalono 2 osoby zamieszczające ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prowadzone są wobec nich postępowania wyjaśniające. 3 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego. Na terenie miasta ujawniono 2 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Strażnicy pełnili służby w dni robocze w godzinach 7.20, w soboty w godzinach 8.16, w sumie 28 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służby monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 5 osób, które zrezygnowały z zamieszkania w schronisku dla osób bezdomnych. Zakład Usług Komunalnych. Wykonano oznakowanie pionowe parkingu przy ulicy Warmińskiej. Ustawiono nowe znaki pionowe przy ulicy Wiejskiej. Interwencyjnie załatano ubytki w nawierzchni przy ulicy Konopnickiej. Zamontowano tablice informacyjne o prowadzonej inwestycji dotyczącej przebudowy Placu Bohaterów Westerplatte na targowisku również Mój Rynek. Odśnieżano tereny zlecone dla ZUK-u 3 lutego. Zakończono usuwanie wiatrołamów i złomów w lesie miejskim ulica Sportowa. Sporo tych drzew przy ostatnich wiatrach też poleciało, więc ci Państwo, którzy martwią się o drzewa, była to wycinka czysto sanitarna związana właśnie z wywrotami. I taką też wycinkę sanitarną zakończono w lesie miejskim. Dokonano zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez bobry drzew na Jeziorku Miejskim. Usunięto tuje przeznaczone do wycinki na cmentarzu komunalnym 3 sztuki na ulicy Leśnej, przy ulicy Leśnej. Usuwanie skutków wichur, i tu właśnie mówimy o wywrotach, złomach, Warszawska plus Armii Krajowej, Park Elizabeth, Park Korty. Naprawa uszkodzonego dachu wiaty przystankowej przy ulicy Poprzecznej. Wymieniono zniszczone słupki do znaków drogowych przy ulicy Nadłyną 2 sztuki, ulicy Mickiewicza 1 sztuka. Z okazji rocznicy powstania Armii Krajowej i obecnie też z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych udekorowano flagami teren miasta. I co jest ważne, przygotowano wieczornicę przy krzyżu Armii Krajowej na cmentarzu komunalnym. W ramach zasądzonych kar na terenie gminy miejskiej Bartoszyce przy pracach porządkowych i gospodarczych pracowało 2 skazanych, przepracowując łącznie 38 roboczo godzin. Ujawniono kradzież ogrodzenia siatki na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kęczyńskiej. Szacunkowa wartość szkody to 1500 zł.
Z tego co wiem, to ponownie ta kradzież nastąpiła, tak? Tu mam jakiegoś bardzo upartego złodzieja. Jakoś się nie grodzi, później na złomowisku słyszałem, że to zostało znalezione, więc... Zespół administracyjny oświaty. W związku z rekrutacją na rok szkolny 2023-2024 przygotowano oferty szkół i przedszkoli. Warto przypomnieć, że rekrutacja do szkół i przedszkoli została rozpoczęta z wykorzystaniem systemów informatycznych. Termin od 1 do 15 marca 2023 roku. Szczegółowe informacje opublikowane są w oficjalnym serwisie miasta Bartoszyce na stronie bartoszyce.pl. W międzyczasie proszę osoby, które pojawiają się i składają pisma o to, aby w tym momencie przyjmować dzieci do przedszkoli, bo potrzebują tego przyjęcia, aby jednak robiły to przez system rekrutacyjny. Ja w obecnej sytuacji i myślę, że zgodzą się ze mną państwo dyrektorzy szkół i przedszkoli, zwłaszcza przedszkoli, nie przyjmuję poza rekrutacją i nie kieruję do przedszkoli szkół tych próśb. Czekamy na oficjalną rekrutację, to jest jakby podstawą do tego, aby to było sprawiedliwe, a nie omijanie, że tak powiem, tematu rekrutacyjnego i próbowanie dostania się przed czasem, przed wrześniem. Co nie oznacza, że jeżeli po rekrutacji, która nastąpi, będą wolne miejsca, tych wniosków nie będziemy rozpatrywać wówczas pozytywnie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie MOPS odbyły się 3 spotkania grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Asystenci rodziny realizują usługi wspierające w 52 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Z usług w schronisku dla osób bezdomnych skorzystało łącznie 38 osób, w tym 13 osób spoza gminy miejskiej Bartoszyce. Pracownicy socjalni w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 wydali 475 skierowań do zaopatrzenia w żywność. W ramach działalności Dziennego Domu Senior Plus uczestnicy korzystali m.in. z zajęć rękodzielniczych, usprawniających komputerowych. Odbyły się 3 spotkania klubu seniora. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyły się 4 spotkania o charakterze stałym i jedno okazjonalne. W oparciu o ustawę o dodatku węglowym od dnia 17 sierpnia 2022 roku do końca listopada ubiegłego roku wypłacono łącznie 2 430 000 zł dla 810 gospodarstw domowych. W ramach wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła od dnia 23 września do końca listopada ubiegłego roku wypłacono 381 000 zł na rzecz 242 gospodarstw domowych. W zakresie dodatku elektrycznego do 1 lutego bieżącego roku przyznano dodatki na łączną kwotę 15 500 zł. W zakresie refundacji podatku VAT za dostarczone w 2023 roku paliwa gazowe od 25 stycznia bieżącego roku przyjęto łącznie 22 wnioski. W zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w okresie od 17 marca 2022 roku do chwili obecnej wypłacono łącznie 734 523 zł przysługujących świadczeń, a od 1 lutego rozpoczęła się realizacja prac społecznie użytecznych, w których aktualnie uczestniczą 3 osoby długotrwale bezrobotne, 2 kobiety i 1 mężczyzna. Środowiskowy Dom Samopomocy. W ramach bieżącej działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach w celu pozyskania środków na działania podnoszące kompetencje kadry zatrudnionej w placówce z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Praca terapeutyczna obejmowała realizację bieżących treningów i zajęć, m.in. rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych. Dodatkowo uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oprócz praktycznych umiejętności mieli możliwość wzięcia udziału w podejmowanych inicjatywach o charakterze integracyjnym i edukacyjnym. W minionym okresie odbyło się 8 inicjatyw, m.in. wzięto udział w biegu Policz się z cukrzycą, organizowanym przez sztab w Bartoszycach. Wykonano tradycyjne wypieki, pączki i oponki z okazji Tłustego Czwartku. Na tym tą informację zakończam. Natomiast jest również wykaz zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym. Tych zarządzeń do 27 lutego wydałem 19. Jeżeli byłyby jakieś pytania, proszę o nie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czy są pytania do informacji burmistrza? Pan radny Azarowicz, proszę. Panie burmistrzu, po prostu miałem zapytanie odnośnie ceny węgla. Po prostu sieją taką propagandę, muszę powiedzieć, seniorzy. Chociaż
Ja też jestem seniorem, ale nie korzystam z dopłat ani żadnego węgla, ale nie idzie przekonać, bo tu chodzi, że węgiel u nas kosztuje prawie 2000 zł. I właśnie mam prośbę do pana, żeby tu poprzez po prostu Barcat powtórzyć jeszcze raz, że takowej ceny nie ma i po prostu węgiel jest dostępny. To tyle miałbym. Pan radny Kapuściński, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Mam pytanie odnośnie wycinki krzewów. Krzewy przy ulicy Gdańskiej. Chciałbym się zapytać, te ścięte krzewy, kiedy zostaną usunięte, kiedy to, bo to, że tak powiem, może jakieś zagrożenie spowodować. Kiedy to może być uprzątnięte i chciałbym też zapytać dodatkowo, bo zostały uprzątnięte, wycięte pielęgnacyjnie na ulicy Prusa, na tym terenie utwardzonym. Czy jest plan, żeby poinformować tak bardziej, nie wiem, może naszych lokalnych przedsiębiorców, że ten teren można jakoś wykorzystać, żeby oni o tym wiedzieli, jest uprzątnięty, teraz jest bardziej atrakcyjny. I może jeszcze pan radny Wilipiejka, proszę. Ja odnośnie spotkania tego, co było odnośnie stadionu, przebudowy, rozbudowy. Fajne spotkanie. Tam jakby troszeczkę zapomniałem, czy nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę na to, bo były tam jakby planowane toalety dla zawodników i też chyba były planowane toalety dla mieszkańców. Tylko nie wiem, czy to nie jest, bo tam jest około 600 chyba miejsc, z tego co pamiętam, na te trybuny. Czy tam jest jakby to przeliczone, że tam, nie wiem, czy te dwie toalety jakby starczyły. Ale to tak przy okazji. I jeszcze jedna rzecz, bo tam będzie robiony parking, bardzo fajny, przed stadionem, a zostanie ulica Sportowa. Czy w tym kierunku fajnie by było, żeby to połączyć i wzdłuż, bo ta brama będzie czynna, z tego co pamiętam, ta brama boczna będzie czynna od, do wjazdu jakby od tyłu stadionu tam, tak? A ulica to jest do bramy i nawet wyżej tam, także nie wiem, ogrodzenie piękne będzie, będą bramy wjazdowe, będzie parking, a ta ulica zostanie taka, jaka jest, w jakim stanie, także tylko moja sugestia, czy one były w ogóle brane pod uwagę jako ulica Sportowa, bo pamiętam, że chyba nie, stąd moje pytanie. A tutaj jeszcze drugie pytanie, to tam tutaj Karol wstępnie zadał, tylko że ja dodam, czy w związku z tą wycinką drzew to tylko jest wycinka ze względów estetycznych, czy tam jest coś planowane? Tam wiem, że to są chyba jakby tereny zalewowe, więc raczej chyba nie, ale no chciałbym otrzymać taką odpowiedź, czy tam w przyszłości coś będzie, bo ludzie jakby z tych okolic, tych bloków pytają. No o to. Już się martwią, że będą tam jakieś zabudowy. Jeszcze jedna rzecz, tutaj jest wystąpiona z prośbą do właściciela placu dworcowego. Czyli kogo? Do urzędu? Kto jest właścicielem? Bo tu nie rozumiem, kto tu sprzątał ten plac. No i to chyba tyle. Dobrze, ja widzę, zgłasza się pan radny Darski, ale może pan burmistrz odpowie, żeby nie umknęło jakieś tam pytanie. Proszę. Szanowny panie Tadeusz Łazarewicz, cena węgla ustalona jeszcze w poprzednim roku i związana z tą, w której cenie nabywamy węgiel, jest w kwocie 1850 zł. Ona jest niezmienna. Jestem tego świadomy, że wielu mieszkańców znajduje już ten węgiel taniej. Jestem tego świadomy, więc my też bardzo ostrożnie staramy się domawiać ten węgiel, a właściwie za chwilę zakończymy domawianie tego węglu, bo i sezon się kończy. Jeżeli ktoś znajduje taniej, to jest logiczne, że z tego węgla, który my mamy po tych cenach ustalonych jeszcze w okresie, kiedy ceny były sporo wyższe, a jesteśmy zobligowani umową do takich, a nie innych cen. A jest to umowa, jak państwo wiedzą, i sama obsługa, którą dostaliśmy odgórnie, a nie sobie to wymyśliliśmy. Więc taką kwotę posiadamy, jest to kwota 1850 zł za tonę. Czy to jest blisko 2000? Zgadza się, więc ona jest niezmienna, ona się nie zmienia od początku podpisania tej umowy.
Pan Karol Kapuściński, wycinka krzewu przy ulicy Gdańskiej, przy ulicy Prusa. Dobrze się pan domyśla, że chcemy odkryć te tereny, aby stały się bardziej atrakcyjne inwestycyjnie. Czy jest tam teren zalewowy na ulicy Gdańskiej? Nie. Natomiast jest to teren, w którym niestety, jeżeli ktoś by się zdecydował na niego, musiałby poprzebudowywać troszeczkę sieci, ale przede wszystkim telekomunikacyjnych, więc nie jest to, myślę, skomplikowana praca. Jest to teren jak najbardziej inwestycyjny. Jeżeli chodzi o ulicę Prusa, oczywiście nie jest to teren inwestycyjny typowo, bo jest to teren usługowo-rozrywkowo. Nie chcę go nazwać dalej, tam było rekreacyjny chyba, bo tak to jest wpisane w tym, więc tam nie powstanie żadna fabryka. Natomiast on jest podwójnie atrakcyjny obecnie. Z przykrością oczywiście zawsze mówię, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, że przestała działać rzeźnia, czyli podmiot, który prowadził działalność gospodarczą na terenie miasta. Jednakże przez to otworzyła się perspektywa, że nie będą odczuwane żadne dziwne zapachy na tym terenie, więc on staje się dość fajnym terenem. Za chwilę prawdopodobnie przystąpimy albo do przetargu, próby przetargu, albo do przekazania tego terenu dla chętnych dzierżawców. Zobaczymy, w jakiej to formule zrobimy. Dzierżawa też oczywiście zgodna z w temacie przetargowym. Nie chcę tego terenu sprzedawać, bo on jest jakby traktowany jako ogólnie dostępny, więc może być jedynie na dzisiaj dzierżawiony. Pan Zbigniew Lipiejko, to myślę, że wyjaśniłem już ten przynajmniej temat związanego z tym terenem. Jeżeli chodzi o stadion, ulica Sportowa nie jest w zakresie, nie jest to zakres opracowania, bo jest to jakby nie patrząc ulica miejska, nie ulica stadionowa, o tak powiem, czyli nie jest to ulica wewnętrzna związana ze stadionem, więc takiej dokumentacji nie mamy prawa nawet rozszerzyć, więc choćbym chciał, nie rozszerzę przy tej inwestycji poprawy warunków ulicy Sportowej. Zresztą nie pamiętam, czy mamy, raczej nie mamy chyba na projektu rozbudowy na ten teren, więc trzeba tak naprawdę, jak w większości przypadków ulic, które mają projekty, a jeszcze nie są zrealizowane, też trzeba będzie doprojektować, ale to czeka tak naprawdę wszystkie ulice, które mają, no, są zniszczone tak przez lata, więc to jest jakby logiczne i sukcesywnie te projekty robimy. Ewentualnie w sytuacjach, kiedy jest możliwość dofinansowania albo znalezienia zewnętrznych pieniędzy, bo w takiej formule w większości pracujemy przy obecnym budżecie, wówczas robimy to w standardzie zaprojektuj i wybuduj. Jeżeli przepisy danych dotacji, danych po prostu dotacji pozwalają na to. Jeżeli chodzi o toalety, są to toalety standardowo wielkościowe przy tego typu stadionach i tego typu ilości miejsc. Są to skalkulowane na ilość. Wiadomo, że w sytuacjach, kiedy każdy się opije wielką ilością płynów, mogą się tam tworzyć mniejsze lub większe kolejki, ale też nie chcemy ze stadionu robić jednej wielkiej toalety publicznej i utrzymywać lokali w momencie, kiedy nie ma zawodów pustych. Plac dworcowy. Jeżeli chodzi o plac dworcowy, jak państwo wiedzą, ten teren, który jest wyłożony trelinką, jest terenem prywatnym. Po byłych takich wiatach przystankowych, wcześniejszych, i ten teren był przede wszystkim zaśmiecony i został po naszej interwencji, na naszą prośbę, uprzątnięty. To nie jest teren całego placu dworcowego, bo ten teren jest sprzątany przez naszych pracowników. Proszę o pytania dalsze. Proszę pana radny Darski. Chodząc po mieście, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, chodząc po mieście w centrum miasta przy Stokrotce, ludzie mnie często zaczepiają, dlaczego taki śmietnik jest przed Stokrotką, bo to jest, że poproszono i usprzątnięto przed Netto, tu i tam, tak? Ale przed Stokrotką często zaczepiają i właśnie mówią, zobacz, w centrum miasta śmietnik, w tym parczku, że się tak wyrazi. Lasek, pan burmistrz wspominał, że gdzieś tam będzie mostek i tak dalej, nowy mostek, ale ja kiedyś zwracałem uwagę, że jest taki mostek na Suszycy, w Lasku. Suszyca nie jest nasza. Czyli tego mostku nie ruszamy, tak? Ja panu powiem teraz bardzo konkretnie.
inwestycja związana z tego typu mostkiem zobowiązuje nas do tworzenia wszelkich ścieżek dochodzenia do tego miejsca. Patrząc na spadki, musiałaby to być ścieżka, która kiedyś była wstępnie planowana przez starostwo na zasadzie takiego ciągu schodzącego, z tym, że ona też nie doczekała się realizacji ze względów na koszty, też jakby zatrzymała tą realizację tego pomysłu tak naprawdę, koszty. I ja mówię wprost, no jeżeli coś robić, to nie robi się po to, żeby to było w pustym polu mostek, tylko do czegoś służył. No najprościej powiem, no tam nie ma dojścia takiego bezpiecznego do tego mostku, aby go tworzyć dla mostku. Tak powiem. Ad vocem. Tam jest dojście, z tym, że nie wprost na mostek, tylko tam z drugiej strony jest dojście bezpieczne na ten mostek i wystarczy tylko uzupełnić bale przejściowe i z boku ten. Ale panie burmistrzu, to jest to, ale druga sprawa, jeśli nie da się, no to trzeba jakiś znak, że tam nie ma przejścia i tak dalej, bo często są w Bartoszycach organizowane wycieczki takie celem poznania terenu w Bartoszycach, około Bartoszyc. I ludzie idą i patrzą, nie ma, nie, no jak ja tu przejdę, tak? No trochę tak śmieszno i radosno to jest. Teraz drugi temat chciałem poruszyć. Tutaj jest Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Spotkania w sprawie Bartoszyckiej Rady Seniora. Dobrze, że to się dzieje, tylko że było tak trochę dziwnie, bo panowie z tych różnych środowisk organizacji senioralnych skrzykiwali się na to spotkanie na Facebooku. Miały być wybory do Rady. No nie było jak gdyby jakiejś przynajmniej intencyjnej uchwały Rady Miasta, czy nie było wniosku jakiegokolwiek zespołu senioralnego, bo się dowiedziałem w Biurze Rady Miasta przed tym spotkaniem. Czyli w konsekwencji co to było? Czy to były wybory? Było wielkie ogłoszenie, że wybory do Senioralnej Rady Miasta, a to było de facto spotkanie i zorganizowanie Rady Konsultacyjnej do opracowania statutu i ordynacji wyborczej. Dobrze, że to się stało, tylko że trochę taki błąd organizacyjny. No to nie tak, żeby na takie spotkanie skrzykiwano się na Facebooku. To jest za poważna sprawa dla nas radnych, żeby też wsłuchiwać się w głos Senioralnej Rady Miasta i żeby to tak organizować. Dla mnie to się wydawało trochę dziwne i trochę niepoważne i trochę nie tak bym to widział. Taka uwaga. Zwracam uwagę teraz, że będą urodziny Bartoszyc i ogłoszenie jednocześnie tego plebiscytu na sportowców i zwróciłem uwagę, że dobrze było zaprosić i wykorzystać w tym aspekcie naszego honorowego obywatela miasta, pana Lubieskiego. Nie wiem, czy go zaproszono, czy po prostu nie mógł być. Dziękuję bardzo. Nie mógł uczestniczyć. Pani radna Ania Wijenda, proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałam zapytać osobę, która przygotowała informację Zakładu Usług Komunalnych, bo jak zwykle mi tutaj brakuje takich informacji dotyczących tego, co się dzieje teraz z parkingiem przy ulicy Leśnej, przy cmentarzu na ulicy Leśnej. Tam już miało być porządkowane, ten teren miał być już jakiś tam niwelowany, żeby można było spokojnie wjechać. Teraz po tych roztopach zimowych jest to masakryczne i naprawdę można tam uszkodzić samochód. Więc chciałam zapytać, kiedy te prace takie porządkowe już przy tej drugiej części, bliżej drzew na ulicy Leśnej przy cmentarzu będą wykonywane. Dziękuję bardzo. Tyle. Pani Elżbieta Zawodzka, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, ja mam pytanie odnośnie latarni w naszym mieście, ponieważ widzę, że mamy nadzór inwestorski nad robotami konserwacyjnymi, ale moje pytanie dotyczy ulicy Trauguta. Tam jest chyba, nie wiem, czy nie jedyna ulica, w której nie zostały wymienione latarnie i czy to będzie wykonane, ponieważ tam jest naprawdę bardzo ciemno na tej ulicy, bo to są latarnie, które świecą na żółto, a jest to bardzo uczęszczana droga.
I jeszcze mam jedno pytanie, czy w parku naszym tutaj, no, przy Kortach, wzdłuż tej głównej alejki, która łączy ulicę Bohaterów Warszawy z przejściówka ta do tam do Starego Bartka, czy jest możliwość tam zamieszczenia latarni, ponieważ ludzie wieczorami chodzą z latarkami, a jest to jedyny taki trakt, który łączy tak naprawdę te dwie części miasta i wieczorami naprawdę tam sporo tych ludzi się przemieszcza. Dziękuję. Dziękuję. Więcej pytań? Proszę bardzo, pani przewodnicząca jeszcze. Panie burmistrzu, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja mam pytanie odnośnie w zasadzie co do samej inwestycji, nie, ale odnośnie przebudowy placu Bohaterów Westerplatte. Na dwóch dawnych boiskach jest nasze miejskie targowisko i jest jeszcze jedno boisko, które jest takie zahaszczone. I chciałam tylko zapytać, czy to też jest jakby objęte tą inwestycją, czyli tą inwestycją, która dzieje się na placu Bohaterów Westerplatte, bo tam jest dawni mieszkańcy jakby pamiętają te trzy boiska, czyli dwa, które zajmuje bazar, no i to jedno jeszcze takie zahaszczone, czyli jeżeli nie jest jakby ujęte w planie inwestycyjnym, czy można by to ewentualnie jakoś tak odhaszczyć i posadzić na przykład na jakieś drzewka. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Odnośnie pytań pana Witolda Darskiego, na Stokrotka Centrum, ja nie zrozumiałem, parczek przed, za, obok. Przed sklepem, bo ludzie chodzą, kawałeczek. Tak, to jest prywatne, tak, dobrze. To jest prywatny teren, ale zwrócimy na to uwagę. Dziękuję za informację, dobrze. Temat mostku, ja tylko dopowiem, drodzy państwo, nie uzupełnia się na dziko żadnych mostków. Każdykolwiek, jakikolwiek mostek nad ciekiem wodnym, czynnym ciekiem wodnym, po pierwsze jest to projekt budowlany, po drugie jest to wykonawstwo również zgodnie z atestem, więc nie można tam położyć sobie dwóch bali albo uzupełnić starych, zniszczonych mostów. To jest dość skomplikowane. Ten mostek od dawna nie funkcjonuje ze względu na poprzedni temat związany z badaniami technicznymi tak naprawdę. A tak trochę mi ciężko oznakowywać, można powiedzieć, już dzikie tereny, bo w taki sposób możemy je po części traktować jakimikolwiek znakami, bo mógłbym powiedzieć, że na każdej części tego terenu, gdzie idzie suszyca i gdzie jest wypłaszczenie, musiałbym taki chyba znak stawiać. No chyba logiczne, jeżeli nie ma przejścia, no to nie ma przejścia, no to po co oznakowywać czegoś, czego nie ma. Jeżeli zostały tam jakieś resztki, to możliwe, że trzeba będzie po prostu je oprzątnąć, aby one ewentualnie nie sugerowały tego przejścia i bliżej ku temu jestem, bo ja tak naprawdę dawno tam nie byłem, akurat w tej części Lasku, więc to spróbujemy zrobić. Jeżeli chodzi o Bartoszycką Radę Seniorów, nie podlegało to pode mnie, jest to wydział mojego drogiego zastępcy, ale też i wydziału, który się tym zajmował, a wiem, że było to tworzone czy rozpatrywane i na szybkiego przesunięte, bo kiedyś już te wybory miały być, a ze względów pogodowych, z tego co wiem, zostały przesunięte, czy wybory, czy konsultacje. Ja powiem uczciwie, nie miałem do końca nawet wiadomości, informacji, czy ja idę na wybór osób, które będą konsultantami. Więc ja ze swojej strony nic nie mogę w tym momencie odpowiedzieć, natomiast za chwilę poprosimy, ale to za chwilę chciałbym odpowiedzieć na wszystkie pytania, ewentualnie o wyjaśnienie osób, które organizowały te spotkanie. Bardzo cenne, bardzo ważne i zgadzam się, że powinno być okraszone jakby większą frekwencją, choć nie powiem, że tej frekwencji nie było, bo naprawdę sala też była właściwie wypełniona po brzegi. Pani radna Anna Binienda,
ZUK, ulica Leśna, praca porządkowa. Też bym chciał ewentualnie pana dyrektora powiedzieć, jakie ma plany najbliższe i co po kolei będzie robione, bo może warto o tym powiedzieć. Też mamy świadomość, że nie skończył nam się mimo wszystko sezon zimowy, choć wszystko pięknie wygląda wiosennie, więc to też jest taki pewna problematyka uporządkowania. Natomiast wiem, że pod koniec roku też z presji działania na ulicy Leśnej było robione bardzo porządnie, zrobiony parking i cały teren przejazdu tam, gdzie mamy przystanek związany z komunikacją również miejską, więc jakby tam poszły te jumby, bo to były te płyty jumbowe. Natomiast nie wątpię, że tutaj te prace będą kontynuowane, ale to za chwilę pan dyrektor jeszcze dwa zdania dopowie. Pani Elżbieta Zabłocka, jeżeli chodzi o latarnie, tak, na ulicy Trauguta są planowane i będą wymieniane w najbliższym możliwym czasie, tak. Tutaj jest o tyle dobrze, że nie same latarnie pewnie będą wymieniane, a mamy, z tego co wiem, oprawy, czy ja się... Słupy i wszystkie instalacje. Tak, mieliśmy na to w budżecie pieniądze, tak? To znaczy, nie, z programu. Czy z programu, proszę powiedzieć, bo... To będzie z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Aha, okej, pamiętam już, dobrze, to było z tego, czyli jest szansa spokojnie na to. Cieszę się, że możemy to zrobić. Co ja tu zaznaczyłem? Pani, w Parku Korty, proszę Panie Czesławie zaznaczyć, że jest taki wniosek, spróbujemy to, oczywiście to musimy doprojektować i wtedy Państwa będziemy, jeżeli będzie taka możliwość, prosić o zwiększenie budżetu na ten cel, bo jakby nie mamy w tym momencie na oświetlenie dodatkowej kwoty, tak jak mieliśmy przez wiele lat w budżecie, więc prawdopodobnie będziemy musieli zrobić jakieś przesunięcie budżetowe. Liczę, że taka możliwość się znajdzie. Jest to jak najbardziej zasadne. Pani Katarzyna Basak, to było... Powtórzę Pani pytanie, bo niby notowałem, ale już sobie odpowiedź zanotowałem, a nie pytanie. Trzy boiska, na dwóch jest bazar miejski, a jedno jest takie, że tak powiem, wolne i ostatnio mieszkaniec tak już pamiętam. Udał się w to miejsce, więc... Tak, zaznaczyłem sobie, napisałem odpowiedź, nie jest przewidziane, więc jakby odpowiedź jasna. Nie znaczy to, że nie możemy tego uporządkować. Oczywiście zgodnie z możliwościami, to też często powtarzam, Zakładu Usług Komunalnych czy ZGO. Za chwilę, drodzy Państwo, jesteście świadomi, że wyjdą nam pozimowe kwiatki w drogach, które nie są niestety nowe, czyli będzie to bardzo długotrwałe, pewnie łatanie, odmalowywanie linii, to wszystko jest jakby jasne. Pozimowe sprzątanie przez ZGO ulic, to wszystko jest przed nami, uporządkowanie terenów i również możliwość za chwilę przyjęcia innych terenów, jakby działania te spółki zmierzają do tego, aby również zająć się poza rondami wojewódzkimi, a tu jest sukces, myślę, wydaje, że wspólny, tak naprawdę osoby, która zajmuje się obecnie zielenią miejską w mieście, i no to ten sukces się przebija na to, że również w pewien sposób dorobi sobie porządnie, a dorobi, ale to za pracę, spółka nasza ZGO. Pozyskano pieniądze, tak jak Państwo wiedzą, na wszystkie ronda wojewódzkie, na utrzymanie ich. Jest to proces dość fajny, pozwala też na to, żeby te ronda były ładne, godne, tak jak do tej pory. Te pieniądze zostały zwiększone, mamy zgodę Zarządu Dróg Wojewódzkich, a teraz trwają prace, tu też jest duża praca zieleni miejskiej, trwają prace, mówię osoby, która się tym zajmuje, trwają prace związane z już, informacje mamy, że pozyskaliśmy pieniądze, natomiast czekam na umowę i jakby doprecyzowanie już zapisów umowy. Myślę, że na najbliższej sesji to Państwu przedstawimy, jeżeli chodzi, a to jest ważne, o zieleń i ciągi piesze wzdłuż drogi krajowej. Więc jak wszystko dobrze pójdzie, jedna spółka będzie się zajmowała zielenią i porządkowaniem tej zieleni poza drogami wojewódzkimi, tu niestety się nie udało, ale ronda są chociaż, to jeżeli chodzi o drogę krajową, również spółka w pełni miejska z dofinansowaniem właśnie dróg krajowych i dróg wojewódzkich, jeżeli chodzi o ronda. Więc nie będzie takiej sytuacji, jak bywało w poprzednich latach, kiedy z naszej strony wykonano ładne cięcie sanitarne zieleni, o tak powiem, czyli koszenie zieleni, sprzątania śmieci, a po drogach krajowych i na środku, na przykład na drodze krajowej, mieliśmy bardzo wysokie chaszcze, więc to będzie w jednym momencie fajnie cięte i będzie to tak naprawdę poprawiało wizerunek miasta, to jest istotne, a jednak chcemy wszyscy chodzić w mieście, które jest składne, ładne. Jeżeli możemy przejąć takie zadanie, jeżeli do tego są odpowiednie skalkulowane fundusze,
to z przyjemnością takie zadania przejmujemy i takie zadanie zostanie przejęte. Proszę teraz bardzo mocno panią kierownik Martę Szuter, a później pana dyrektora ZUK-u Krzysztofa Jerzyło. Dziękuję. Szanowni Państwo, w temacie powołania Rady Seniorów, to może zacznę od tego, że rzeczywiście pierwotnie myśleliśmy o tym, żeby już na tym spotkaniu powołać taką Radę. Natomiast tutaj podczas spotkania dostaliśmy takie informacje z sali, że też nie wszyscy, którzy są zainteresowani zaangażowaniem w tą Radę, nie mogli też uczestniczyć w tym spotkaniu, no, z powodów osobistych głównie. Więc podjęliśmy taką decyzję, że powołujemy grupę roboczą, której podstawowym zadaniem będzie opracowanie wstępnej wersji statutu. Możemy sobie na to pozwolić, ponieważ ustawodawstwo mówi jednoznacznie, że tu jest dosyć duża dowolność, jeśli chodzi o powoływanie, o jakby proces powoływania rady. Więc skupiliśmy się głównie na tym dokumencie. Mieliśmy już dwa spotkania robocze. Myślę, że jeszcze jedno spotkanie przed nami podsumowujące te uwagi, które spływały do nas do wydziału. A następnie no kolejnym krokiem oczywiście będzie jeszcze opinia prawna, konsultacje społeczne tego dokumentu, czyli konsultacje ogólne, żeby każdy mieszkaniec mógł się zapoznać z tym dokumentem i swoje uwagi jeszcze do niego wnieść. Później kolejnym krokiem jest oczywiście powołanie przez burmistrza pewnych zarządzeń, no i oczywiście Rada Miasta, która ten dokument już dopracowany otrzyma i która uchwali statut, a zarazem też wszystkie zapisy w związku z Radą Senioralną. Jeśli chodzi ogólnie o to spotkanie, to powiem tak, że podstawowym celem tego spotkania to były prelekcje prozdrowotne i skorzystaliśmy z tej możliwości, ponieważ Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej wspólnie z Urzędem Miasta i Starostwem takie spotkanie zrobiło. Skorzystaliśmy z tego, że w tym momencie mieliśmy bardzo dużą grupę seniorów i mogli oni się wypowiedzieć na temat w ogóle tematu Rady Seniora. I tak jak mówię, na tym spotkaniu powzięliśmy kroki co do dalszej sytuacji. Zrobiliśmy spotkanie w Urzędzie Miasta, otwarte spotkanie. Wszyscy prezesi stowarzyszeń, które zajmują się stricte osobami 60+, dostali informację wcześniej o tym spotkaniu, a później przekazali ją dla swoich członków stowarzyszeń. Tak wyglądała procedura tego spotkania i takie są konkretne działania na przyszłość. Dobrze. Dziękujemy. Coś jeszcze? To znaczy, dobrze, że to powstaje ta Rada Senioralna. Tylko tak jak podkreślam, jest ustawa w tej sprawie, kto jest inicjatorem. Inicjatorem jest Rada Miasta lub inicjatorem jest środowisko senioralne. Tak? I tu trochę dziwne było, że państwo seniorzy skrzykiwali się na Facebooku, bo i nie wiadomo, czy do wszystkich, bo ja funkcjonuję w związku zawodowym. Jeśli są wybory, to powinna dostać informacja, dotrzeć do każdego członka organizacji, że są wybory, że musi mieć świadomość. Tak? Tutaj myślę, że to już jest zadanie prezesów, bo my informacje dla prezesów przekazaliśmy. To dlaczego na Facebooku się skrzykiwali? No nie wiem, być może taką drogę obrali. Widocznie taką drogę obrali. My informowaliśmy prezesów. Oczywiście też komunikat na stronie Urzędu Miasta również był do mieszkańców, że zapraszamy na takie spotkanie. A prezesi widocznie taką drogę obrali. Wiem, że też telefonicznie informowali swoich członków. Mają jakby grupy wewnętrzne, tak, na Facebooku tematyczne, więc myślę, że dlatego z tego to wynika. Tu pan burmistrz jeszcze zadał takie pytanie odnośnie umocowania prawnego, tak? Czy jest to jakby niezbędne? W tym momencie, jeśli chodzi o Radę Seniorów, nie ma takich wymogów, natomiast wiemy, że są takie przesłanki, że tutaj planowane jest ustawowo wpisane, że Rady Seniora będą w każdym mieście, będą one powoływane w każdym mieście, będzie to ustawodawcze, więc my jakby wychodzimy
troszeczkę krok w przód i chcemy jakby już na tą chwilę działać, bo no, ten dokument też jest dosyć duży, jest też mocno konsultowany i też sporo uwag jest do niego, więc zaczęliśmy już pracę. Natomiast tutaj powiat też wiem, że pracuje nad tym. Gminy w naszym, inne gminy w naszym powiecie również, niektóre już mają takie rady powołane, więc my też chcemy dołączyć do tego grona. Tylko przyklasnąć i tylko tak jak mówię, trochę było zdziwienie. Dobrze, że jest super, wielki szacunek, że to się dzieje. Tym bardziej, że seniorzy, rozmawiałem, są jak gdyby zaangażowani, zainteresowani, chcą coś wnieść. I przy okazji mówiło się też o Radzie Młodzieżowej. Czy państwo myślicie, czy my myślimy, bo też są organizowane, powstają przy radach miast rady młodzieżowe, bo bardziej jeśli jakieś akcenty, że coś zrobić, to raczej dla tego środowiska młodzieżowego, tak? Oczywiście ludzie starsi też mają propozycje, mają doświadczenie, ale może tak po prostu propozycja, żeby i o tym pomyśleć. To jest cenna uwaga, czekam jakby na informację też oddolną, tak? Bo... Chwileczkę, panie burmistrzu, może o tych młodzieżowej to chwileczkę, bo do tej rady seniorów jeszcze, ja pani przewodnicząca, chciała dopowiedzieć. Jeśli chodzi o to Radę Seniorów, to jest to inicjatywa oddolna, tak? Do nas, do Urzędu Miasta, grupa seniorów się zwróciła z taką prośbą, żebyśmy po prostu pilotowali ten temat. Proszę jeszcze, pani przewodnicząca. Ja jeszcze dodam do tego, co powiedziała pani kierownik, że rzeczywiście to jest inicjatywa, była inicjatywa oddolna od tak naprawdę od 2 lat, czy nawet od 3 lat seniorzy przychodzili, myśleli o utworzeniu takiej rady seniora. A zaczęło się to od tego, drodzy państwo, w zasadzie kiedy starostwo powiatowe dostało pozwolenie na utworzenie powiatowej rady seniora i wtedy, że tak powiem, machina ruszyła. Zaczęłyśmy tu też wspólnie z panią kierownik podejmować pracę nad utworzeniem gminnej rady seniora. No i powstanie taka Bartoszycka, natomiast na tym spotkaniu, o którym tutaj pan Witold wspomina, pojawili się seniorzy, reprezentanci różnych organizacji pozarządowych. Czy czas był niedogodny, to ciężko powiedzieć. Natomiast w temacie skrzykiwania się na Facebooku, myślę, że każda organizacja pozarządowa ma prawo to czynić, bo być może łatwiej, że tak powiem, powołać, skrzyknąć się i spotkać w jakimś określonym miejscu. Natomiast na spotkaniu było napisane, powiedziane wprost, że powoływana jest grupa robocza, a taką radę senioralną powoła pan burmistrz. Pan Witold był na tym spotkaniu. My trochę też polemizowaliśmy na Facebooku Bartoszyckiego Domu Kultury. No i wydawało mi się, że temat jest jakby zamknięty. Natomiast no nie wiem, po co znowu wracać do tematu. Bo pan Witold, widzę, że no nie wiem, czy pan nie został wybrany do tej grupy roboczej i tutaj właśnie z tego powodu, te jakby komentarze, ale nieistotne. Chciałam powiedzieć, że seniorzy bardzo mocno zaangażowali się w tą pracę nad dokumentem strategicznym, czyli nad tym statutem. Byli doskonale zresztą przygotowani, podrukowali sobie statuty różnych miejscowości, znaczy z różnych miejscowości. Taka rada będzie ciałem na pewno społecznym, aczkolwiek w Sejmie podobno trwają prace nad tym, żeby rada senioralna w perspektywie czasowym była finansowana. No i oczywiście to są ludzie, którzy się bardzo mocno zaangażowali. Już pani kierownik przygotowała i rozesłała do grupy roboczej te projekty statutu razem z propozycją powołania takiej rady seniora. No i teraz czekamy na to spotkanie, które będzie jakby takim spotkaniem decydującym. Myślę, że seniorzy jeszcze jakieś swoje wnioski, sugestie, poprawki wniosą. Tutaj oczywiście rozmawiałam z panią kierownik, która jest otwarta na to. Natomiast było powiedziane bardzo jasno, że jest to grupa robocza, a rada seniora, która zostanie powołana, bo tutaj pan Witold też o tym wspomniał, tak, będzie ciałem konsultacyjnym, doradczym przy
dla pana burmistrza, więc to tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Pani Witoldzie, dwa zdania i będziemy kończyć temat Rady. Proszę, proszę. Proszę Państwa, Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, wypraszam sobie wycieczki personalne. Nie oświadczam oficjalnie, że nie byłem zainteresowany wyborem do tej Rady. Jestem radnym Rady Miasta, gdzie również staram się reprezentować interesy ludzi starszych. Także wycieczki personalne w ramach jakiegoś osobistego lansu wypraszam sobie w stosunku do swojej osoby. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, proszę bardzo, odnośnie chyba młodzieżowej tam rady jeszcze. Tak jest, szanowni państwo, cieszę się, że i powstaje takie ciało doradcze, które jest bardzo istotne, ale myślę, że to będzie nie ciało doradcze burmistrza, tak naprawdę nas wszystkich, bo to ważne, żeby takie grono właśnie senioralne mogło doradzać nie tylko burmistrzowi, bo burmistrz jest bardziej wykonawcą budżetu, ale również całej Radzie przy podejmowaniu pewnych decyzji. Myślę, że to będzie bardzo fajne. Zresztą taką zapowiedź ze swojej strony, no po części również w imieniu państwa zadeklarowałem, jak miałem okazję się z tym państwem spotkać, więc myślę, że oczywiście tych, którzy w tym momencie zajmują się konsultacją statutu, więc warto, żebyśmy uczestniczyli jakby z tą grupą wspólnie w wielu spotkaniach, które myślę, że przyniosą tylko pozytyw dla miasta Bartoszyce i ich mieszkańców, jego mieszkańców. Natomiast jeżeli chodzi o Młodzieżową Radę Miasta, tu ponownie kłania się inicjatywa oddolna. Takiej inicjatywy oddolnej przez ostatnie dwie kadencji nie otrzymaliśmy, ani państwo, ani ja. I z tego, co pamiętam, to akurat Młodzieżowa Rada Miasta nie jest ciałem doradczym burmistrza, a właśnie czysto Rady Miasta. Tak pamiętam w poprzednich latach, kiedy miałem przyjemność być opiekunem z ramienia Rady Miasta, właśnie Młodzieżowej Rady Miasta. Nie powiem, że praca jest trudna z młodymi ludźmi, natomiast wymaga ich dość mocnego skupienia i samozaparcia, aby nie wyskoczyć poza ramy prawne. I to jest czasami dla młodych ludzi niestety skomplikowane. Nie mówię, że nie jest to możliwe i jeżeli którykolwiek z radnych decydowałby się na taką formę opieki, choć myślę, że przy końcu kadencji ciężko to będzie zrobić z wiadomych względów również, ale warto ewentualnie pomyśleć, jeżeli, tu też zwracam się do młodzieży bartoszyckiej, jeżeli jest taka chęć, inicjatywa oddolna jest mile widziana wszelka u nas, związana z jakimiś fajnymi ciałami doradczymi, bo czym więcej nas przy tworzeniu pewnych działań, sprawdzaniu pewnych działań, również oglądaniu, bo taką sytuację przewidujemy i przewidywaliśmy kiedyś, i przeglądaniu się budżetowi, w jaki sposób on jest kształtowany, w jaki sposób jest zmieniany, może też pewna edukacja. Liczę na to w przyszłości też przyszłych radnych, bo to jest bardzo, bardzo wartościowe doświadczenie, co mogą powiedzieć w większości członkowie poprzednich młodzieżowych rad, osiągają naprawdę fajne sukcesy życiowe, tego gratuluję, więc warto o tym pomyśleć, natomiast myślę, że koniec kadencji dość, zwłaszcza ze względu na dość szczególną i specyficzną pracę radnych, którzy musieli być, czy radnego, który musiał być opiekunem, będzie to trochę trudne. Natomiast liczę oczywiście i zapraszam do inicjatywy, bo inicjatywy oddolne tworzą się w grupie My Młodzi lub innych i one też jakąś tam formę nacisku próbują robić na nas wszystkich chyba poprzez programy, poprzez spotkania się z nami, poprzez jakby próby pokazania swojej przestrzeni i potrzeb pokazania swojej przestrzeni jakby nieco innej niż widzi to świat dorosłych, więc warto oczywiście się temu przyglądać. Świat ewoluuje. Ja też powiem, że inaczej pewne rzeczy postrzegałem kiedyś, inaczej postrzegam teraz, jak każdy zresztą z nas, czym jest starszy, co nie znaczy, że nie powinniśmy zwrócić uwagę na to, co jest jakby w tym momencie, jak to się mówi, w trendzie, na topie młodego obserwatora. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze do, ale już nie o Radzie. Proszę bardzo, jeszcze do informacji. Panie burmistrzu, ja tylko chciałam się dowiedzieć, bo powiedział pan, że nie udało się przejąć, że tak powiem, traktów pieszych przy drogach wojewódzkich. Czy uzasadniono, dlaczego nie, czy po prostu, no bo dobrze było, żebyśmy my tak naprawdę mieli wszystkie chodniki w całym mieście, no bo wtedy wiadomo, kto odpowiada, a nie czasami Bęcki dostajemy za chodniki, które nie są naszymi, że tak powiem, naszą częścią.
Z tego, co mi wiadomi, drogi wojewódzkie nie dzielą przetargu na poszczególne samorządy, jak to potrafią robić drogi krajowe. I z tego to względu wynika. Ronda tak, jak najbardziej, bo to jest jakby zajęcie nie samymi drogami wokół ronda, a upiększaniem rond, dbaniem o te ronda. Natomiast oni robią przetarg ogólny. W tym momencie nie widziałem procedury, aby na poszczególne gminy były wydzielane tereny do oczyszczania, do odśnieżania. Tu chodzi o oczyszczanie przede wszystkim letnie, bo o tym mówimy. I z tego też względu, a wiem, że mają ten przetarg dość duży i to już jest po procedurze przetargowej, z tego co wiem, natomiast niepowiedziane, i to jest dobre pytanie, czy może z czasem, a może w następnym roku, zdecydują się jednak ten przetarg dzielić albo pozwolić nam na podpisanie pewnej umowy. W tym momencie wiem, bo też myślę, że te próby były, myślę, że w tym momencie nie było to możliwe, co nie znaczy, i dziękuję za tą sugestię, że nie będzie to możliwe, więc będą na pewno próby w tym kierunku. Dziękuję. Myślę, że zakończyliśmy dyskusję. Co jeszcze? A jeszcze pan dyrektor, tak? Proszę bardzo. Panie burmistrzu, szanowni państwo radni, jeśli chodzi o te parkingi na ulicy Leśnej, w związku z tym, że centrum pochówkowe, jeśli tak można powiedzieć, przeniosło się na tą najnowszą część cmentarza, jesienią podjęliśmy decyzję o szybkim zrobieniu parkingu z prawdziwego zdarzenia. Ponad 1500 płyt zostało tam ułożonych. Została zrobiona pętla autobusowa, przystanki i miejsca parkingowe na około 100 samochodów. A było tam, żużlowe. Tak, to samo co na górze. W związku z tym, że zostało jeszcze elementów żelbetowych około 1000, dociągniemy ten parking, który jest przy lasku, przy tych brzuskach, na równi, myślę, z tą częścią istniejącą, się skończy. Jedną mam tylko obawę, jak tylko porównamy troszeczkę nawet te żużlowe parkingi, tam się odbywają drifty samochodowe. Ostatnio rozwalone zostało dwa razy ogrodzenie na cmentarzu. Także są takie, może jakieś kolce się zamontuje, prawda, i tak dalej. W każdym razie ja myślę, że ta część, która jest od lasku, o której tutaj się spotykamy z panią radnią czasami tam, myślę, że w miesiącu kwietniu ona zostanie utwardzona. To jeszcze przed rozpoczęciem łatania dziury w mieście, tak żeby ten temat zakończyć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Proszę państwa, w związku z tym stwierdzam, że Rada przyjęła informację burmistrza za okres działalności między sesjami. Proszę państwa, ze względów technicznych proszę raz jeszcze o zalogowanie się do systemu, naciskając przycisk za. Zobaczymy, jak to będzie widać. Jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za 2022 rok otrzymali panie i panowie radni. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten temat? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości sprawozdania. Punkt 6a porządku obrad, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu, otrzymali panie i panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/64. Poproszę panią radną Lucynę Jędryczkę, przewodniczącą Komisji Programowej Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej Budżetu w sprawie zmian w budżecie. Punkt A, dochody, dział 900, rozdział 900.05. I 995 to są zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu środków na realizację programu Czyste Powietrze. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 950, w tym rozdział 750.23. Zwiększenie o 33 tysiące planu wydatków związanych z odprawą emerytalną pracownika odchodzącego na emeryturę. Komisja zaopiniowała pozytywnie, oraz paragraf 430, 4300 i 4710. Przesunięcie o 1000 zł
zakupu usług pozostałych na wypłatę związane z pracowniczymi planami kapitałowymi komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 750-85, zwiększenie o 66 720 zł planu wydatków z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika ZAO, komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 754, rozdział 754-95, zwiększenie o 10 000 zł planu wydatków na zakup żywności, leków, środków opatrunkowych, ciepłej odzieży i świec w ramach pomocy Ukrainie, komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801-32, zwiększenie o 54 000 zł planu wydatków na zakup fortepianu do szkoły muzycznej. Zakup fortepianu jest konieczny ze względu na realizację podstawy programowej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 851, rozdział 851-54. Przesunięcie wydatków między paragrafami. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 900, rozdział 995. Tutaj są trzy paragrafy, to są przesunięcia między paragrafami i paragraf 60-50, zmniejszenie o 54 tysiące planu wydatków przeznaczonych na przyszłe zadania inwestycyjne. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 921, rozdział 921-95, przesunięcie wydatków między paragrafami, opinia pozytywna. I dział 926, rozdział 926-04, zwiększenie o 44 780 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na stanowisku sprzedawcy biletów z kasy fiskalnej. Tutaj w wyjaśnieniach jest jeszcze, że ponadto do obowiązków pracownika będzie należało sprzątanie siłowni fitness, sali, przepraszam, fitness, siłowni, szatni oraz łazienek na terenie sali sportowej i obsługa sauny przy obiekcie przy ulicy Rymanowskiego. I tutaj komisja niejednogłośnie, bo dwa głosy za i trzy wstrzymujące się, zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 926-05, zwiększenie o 5 tysięcy złotych planu wydatków z przeznaczeniem na zakup i wymianę uszkodzonych elementów w urządzeniu do ćwiczeń o nazwie Wiośla zainstalowanego na terenie siłowni zewnętrznej przy ulicy Kętrzyńskiej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Ja proszę Państwa niebędących radnymi, żeby Państwo zaniechali rozmów, bo to rozprasza obrady sesji. Dziękuję za opinię. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, Pani Radna Elżbieta Zawłocka. Ryszard, przepraszam. Proszę, chowam. Mam tutaj uwagę w sprawie uchwały. Paragraf 6 i 7 to dotyczy, bo tak, przychody budżetu i tak dalej, i później jest deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości. No i tu jest 10 788 899 i 67 groszy. I zostaje skierowany do załącznika numer 3. No w tym załączniku numer 3 akurat ja nic nie mogę tam wypatrzeć. Okazuje się, że to jest załącznik numer 4. Bardzo możliwe, że się nie znam na tym, ponieważ nie jestem w komisji budżetowej, ale no wydaje mi się, że jeżeli są odsyłacze, to powinno to być. Nie, nie, tu o uchwale mówi. To jedna sprawa. Teraz uzasadnienie. W uzasadnieniu. Ja już kiedyś prosiłem, że jeżeli jest coś takiego jak przesunięcie między paragrafami, to należałoby podać kwoty, bo dobrze, dobrze. Nie wszyscy radni są w komisji budżetowej, tak jak już wcześniej powiedziałem. I jeżeli są między paragrafami, to
to jest, zdaje się, istotne, bo za tym głosujemy. Ponieważ te pieniądze mogą pójść na paragrafy, których byśmy nie chcieli. I więc należałoby, wydaje mi się, pisać, skąd te pieniądze, dokąd i dlaczego idą. Bo jeżeli to są kwoty tam rzędu 10 zł, 90 zł, 900 zł, no to jeszcze bym tutaj rozumiał. Ale jest na przykład kwota dział 921, przesunięcie wydatków między paragrafami, to jest 41 tysięcy. Dział 851, kwota to jest 835 tysięcy. Więc wydaje mi się, że... Nie. 885. Patrzysz na to, co było w planie. Przepraszam, że się wtrącę, ale patrzysz na plan, a nie na przesunięcie. Przesunięcie jest w środkowej rubryce. Także tam nie ma akurat przesunięcia w ogóle. Tam są przesunięcia, jest 500 zł, 54 tysiące. To są te środkowa rubryka. Rozumiem, rozumiem. Tylko, że dlatego chciałbym, żeby no, było jasne, zapisane. Jeżeli się odnoszę do jakiejś tabeli, to żebym wiedział, że w której tabeli mam to szukać. To tyle, dziękuję. Dziękuję. Poprawimy oczywiście, tak, panie skarbniku, tutaj załącznik w treści uchwały będzie poprawiony. Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zawodzka. Ja akurat do tej uchwały nie mam uwag, tylko panie burmistrzu, ja chciałam taką uwagę wnieść, bo dobrą praktyką było, tak jak kiedyś to robiliśmy, że tworzyliśmy sobie rezerwę celową i do tej rezerwy celowej planowane odprawy od razu w momencie tworzenia budżetu sobie wkładaliśmy. I potem raz, że ułatwi nam to później też i te przesunięcia, bo te pieniądze skądś trzeba wziąć. Natomiast no, mielibyśmy, jeżeli nie wykorzystane, ktoś nie odejdzie na emeryturę, to pieniądze zostają, przesuwamy je do innych paragrafów, na to, na co nam są potrzebne. Ale myślę, że to była dobra praktyka i można było do niej wrócić w następnym roku. Dziękuję. Dobrze, jeżeli pan przewodniczący z przyjemnością przyjmuje tę uwagę, ona tak naprawdę jest no bardzo zasadna. A to, drodzy państwo, też jest informacja, tak jak dobrze pani mówi, że mogą wrócić te pieniądze z powrotem, bo często osoba decydująca się odejść na emeryturę nagle nie odchodzi, a my nie mamy zwyczaju, jeżeli ktoś radzi sobie w życiu, jest zdrowy, mu, że tak powiem, przyspieszać tej emerytury, tak? Dobrze, czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pani radna, pani Machniewska, proszę. Rozumiem, po co mi wyłączać mikrofon, jak można go zabrać, prawda? No właśnie. No chodź. Proszę państwa, panie burmistrzu, chodzi o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika. Żeby była sprawa jasna, ja nie mam nic przeciwko temu, ale porozmawiajmy, powróćmy do tematu kasy. Bo niestety nie milkną głosy ze strony mieszkańców domagające się otworzenia kasy na terenie, czy też budynku Urzędu Miasta, czy też innego budynku, ale taka potrzeba jest. Najlepiej tutaj, żeby była ta kasa, bo większość zasadnie tłumaczy, że przy okazji mogli wyjaśnić wiele rzeczy na miejscu, tak? I uniknąć dodatkowych kosztów typu odsetek za zwłokę. Także pomyślmy również o tym, panie burmistrzu. Skoro mamy pieniądze na zatrudnienie pracownika na stanowisku sprzedawcy biletów, to pomyślmy również o kasie. Dziękuję. Dziękuję. Wysłuchałem. Dobrze, przyjęliśmy do wiadomości. Dobrze, jeśli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Proszę, panie skarbniku. Taka mała uwaga techniczna, bo w międzyczasie, kiedy państwo dostali materiały na sesję w sprawie zmiany budżetu, burmistrz podjął zarządzenie zmieniające budżet i przyjął większe wydatki i dochody o kwotę
67 183 zł i w związku z tym te kwoty ogółem plan wydatków się zwiększą te 67 183 zł. Czyli wydatków i przychodów. Wydatków i dochodów. Przepraszam. Wydatków i dochodów. Rozumiemy. Czyli w ostatecznej wersji to będzie zmienione. Dobrze. Kto z pani panów radnych, przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1 na 64? Proszę o głosowanie teraz. Mamy wyniki, to będzie. Podaję wynik głosowania. Za 13 radnych, nikt się nie przeciw, 0, wstrzymało się 5. Stwierdzam, że projekt uchwały został przez Wysoką Radę przyjęty. Punkt 6b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036. Jest to projekt oznaczony numerem 2 na 64. Również poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036 jest pozytywna. Zmiany wynikają ze zmian przyjętych w budżecie. Dziękuję. Dziękuję. One oczywiście będą zmienione, będą konsekwencją przyjętej przez chwilę zmian w budżecie miasta. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2 na 64? Proszę o głosowanie teraz. Dobrze jest. Podaję wynik głosowania. Za 15, przeciw 0, 3 radnych się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Punkt 6c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2023 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 3 na 64. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat tego projektu? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bartoszyce na 2023 rok. Projekt oznaczony numerem 4 na 64. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Darski. Proponowałbym do planu pracy Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa wprowadzić punkt opracowania regulaminu, bo nie mamy takiego regulaminu odnośnie zatwierdzenia honorowych i zasłużonych obywateli miasta. Nie będziemy mieli, to nie będziemy tego wprowadzać. Nie będziecie tego wprowadzać i to nie jest potrzebne. Nie. Ważniejsze jest, widzi mi się, po prostu tak jak mówię, tak będzie, tak? Dziękuję to bardzo. Jest zdanie całej komisji, czy tylko pana? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwo wyrażycie wolę w głosowaniu. Kto z pań i panów, więcej uwag nie ma do projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4 na 64? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw lub wstrzymuje. Ktoś jeszcze nie zagłosował? Wszyscy. 17 radnych za, 1 się wstrzymał. Panie przewodniczący, ja bardzo przepraszam, ale czy pan Darski przypadkiem nie zgłosił wniosku, który powinniśmy zagłosować? To my ominęliśmy ten wniosek i przeszliśmy do uchwały. To nie był wniosek formalny, to była opinia pana radnego. Nie, wnoszę o włączenie do pracy. Powiedział
wnoszę o włączenie do pracy. To myślę, że powinniśmy. Myślę, że powinniśmy chyba to przegłosować, jeżeli jest to wniosek. Nie wiem, no tak. Nikt nam nie zarzucił, prawda? Dobrze, okej. Okay. Słuszna uwaga. Potraktujmy to jako poprawkę do projektu uchwały, tak? Pan radny wnosi o to, żeby komisję wpisać do porządku, do planu pracy komisji. Co konkretnie? Chodzi o opracowanie regulaminu. Zasad przyznawania tytułu honorowy obywatel i zasłużony obywatel miasta Bartoszyce. Różne rady takie regulaminy mają i to nie jest kontrowersyjne, to po prostu określa ramy jak gdyby wybierania czy proponowania tych osób, zacnych osób. U nas tego nie ma, u nas jest na podstawie widzimisię, że musi być jednomyślność, to nie jest demokratyczne i po prostu szuka się jakichś kruczków, że dobrze, rozumiem wniosek. O to chodzi. Rozumiem wniosek, dobrze. Wobec tego przegłosujemy poprawkę do prac Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa zgłoszoną przez pana radnego Darskiego. Kto jest za propozycją pana radnego Darskiego? Proszę o głosowanie teraz. Nie działa. Spokojnie. Proszę jeszcze raz. Nie działa. Wirus. Proszę jeszcze raz spróbować. Próbujemy raz jeszcze. Dwa za, 10 przeciw, 6 się wstrzymało. Wniosek nie uzyskał. Nie, wniosek. Przeciwwnioskowy. 10 przeciwwnioskowy. Wniosek nie uzyskał akceptacji. Przystajemy. Wobec tego musimy jeszcze raz przegłosować wobec tego projekt uchwały w sprawie planu pracy. To jest projekt oznaczony numerem 4/64. Kto z państwa radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o przegłosowanie ponownie teraz. Tu radnych za, przy dwóch głosach wstrzymujących się stwierdzam, że projekt uchwały oznaczony numerem 4/64 został przez Wysoką Radę przyjęty. Punkt 6e porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatku do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny podwymiarowe, ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli. Jest to projekt oznaczony numerem 5/64. Proszę panią radną Ewę Kapusto, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny o opinię na temat projektu uchwały. Komisja zaopiniowała pozytywnie ten wniosek, w związku z tym, że w ogóle ta uchwała zmieniać będzie dodatki dla dyrektorów i wicedyrektorów, które nie były zmienione od 2009 roku. I no, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, że tak jak tutaj wspomniała kiedyś pani Ela, że nawet jeżeli mamy konkurs na dyrektora, to nawet nie ma chętnych, bo mamy takie niskie dodatki. Dodatki będą wynosiły w granicach od 60 do 80% kwoty bazowej, to jest od 2389 do 3185 dla dyrektora, dla wicedyrektora od 40% do 60% kwoty bazowej, czyli od 1593 do 2389 zł. A dyrektora przedszkola od 50 do 70% kwoty bazowej, to jest od 1991 zł do 2787 zł. Pozytywnie komisja zaopiniowała. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Elo. Ja chciałam wnieść autopoprawkę do tego naszego projektu, ponieważ tworząc uchwałę nie padło nam do głowy, że mamy też szkołę, która nie jest szkołą podstawową, a szkołą muzyczną. A więc bardzo bym prosiła, żeby wykreślić wszędzie, gdzie jest szkoły podstawowej, tylko zostawić po prostu dyrektor szkoły. Można tak. Tak.
Tak, tak, bo to jest uzgodnione z panem dyrektorem właśnie. Także wszędzie, gdzie mamy szkołę podstawową, zostawiamy po prostu szkoły. No bo my innych szkół nie mamy niż szkoły podstawowe i muzyczne, także będzie to zasadne. Logiczne. Przyjmujemy tę poprawkę inicjatorów projektu uchwały. Jeśli nie ma pytań do projektu uchwały, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? To był projekt oznaczony numer 6. Projekt uchwały oznaczony numerem 5/64. Proszę, głosujemy teraz. Kto za, przeciw, wstrzymuje się? Jeszcze jedna osoba. za, przy jednym głosie przeciwu. Stwierdzam, że projekt uchwały został przez Wysoką Radę przyjęty. Punkt 6f. Proszę o zaniechanie rozmów. Za chwilę kończymy. Punkt 6f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ulicy Trauguta w Bartoszycach, stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 6/64. Proszę tutaj panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały jednogłośnie opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6/64? Proszę o głosowanie teraz. Ktoś nie zagłosował? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie burmistrza miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 7/64. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Tutaj opinię komisji nie przewidywałem. Autorem tego projektu jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. I uzasadnienie jest, jest projekt uchwały, macie państwo dołączone materiały. Wydaje się, że tutaj tak na dobrą sprawę mogłaby to komisja brać, Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa, ale wydaje mi się, że to akurat nie było potrzebne. Także głosujemy. Kto z państwa jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 7 porządku obrad. Informuję, że w okresie międzysesyjnym zapytania i wnioski zgłosili radna Joanna Adamczyk w sprawie przeniesienia bab kamiennych, odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie udostępnienia szaletu miejskiego w niedzielę, odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Jarosław Puszko w sprawie złego stanu nawierzchni ulicy Krasickiego i Schreibera, odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie ustawienia znaku ograniczającego prędkość na ulicy Nowowiejskiego przy Szkole Podstawowej nr 4, odpowiedzi udzielono na piśmie. I tyle w sprawach poinformować państwa w kwestii zapytań i wniosków. Przechodzimy kolejnie do punktu 8. Do spraw różnych i również tu państwa poinformuję, iż w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma. Uchwała Regionalnej Izby Rachunkowej w Olsztynie pozytywnie opiniująca prawidłowość planowej kwoty długu miasta Bartoszyce. Skierowałem to pismo do Komisji Programowej i Budżetu. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 rok skierowałem do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego stwierdzające nieważność uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Bardzo bym prosił, zaniechajcie państwo rozmów.
To pismo skierowałem do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli skierowałem do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Dzisiaj przyjęliśmy tę uchwałę, wypełniając oczekiwania nadzoru. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność w części uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bartoszyce skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Pismo ocena stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach skierowałem do Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Tyle z mojej strony w sprawach różnych. Jeśli ktoś z Państwa chciał zabrać głos, proszę bardzo, zgłasza się pan radny Azarewicz, później pan radny Kapuściński. Pytanie do pana burmistrza. Szanowny panie burmistrzu, pytam się, kiedy zostanie skończona inwestycja, można powiedzieć dzieło, na ślepej ulicy Bohaterów Warszawy, a dotyczy po prostu powiększenia miejsc manewru przy bankach. To jest końcówka. Tam już, tamta kadencja minęła jakoś bez echa. Ta kadencja niedługo też za rok minie. No i niestety dzieło jest niedokończone. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, rozmawiałem z mieszkańcami, o to pytają mieszkańcy. Pod koniec ubiegłego roku, bodajże na przedostatniej czy ostatniej sesji, pan powiedział, że ma pan wizję rozwoju miasta. Mieszkańcy pytają, niech wreszcie pan burmistrz powie, jaka to jest wizja, bo my chcemy wiedzieć i to normalnie. Także dziękuję. Pani radna Zabłocka, proszę, później pan radny Kapuściński. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado, ja mam trzy takie zagadnienia. Pierwsze zagadnienie, panie burmistrzu, dotyczy ulicy Staszica, o której chyba pan Puszko pisał, ale ja nie miałam wglądu w to, co napisał, ponieważ tam firma, która zakładała chyba światłowody, tak mi się wydaje, jest to ulica, która jest świeżo zrobiona, natomiast oni w momencie zasypywania po prostu tam w tej chwili potworzyły się doły, pozapadały się kafelki. Trzeba było zobaczyć, czy oni nie powinni tego po prostu naprawić, bo to jest w tych miejscach, gdzie ta firma pracowała. Drugie moje zagadnienie to jest pytanie mieszkańców, czy u nas w mieście jest harmonogram nasadzania drzew, ponieważ są zaniepokojeni bardzo naszymi kortami, że zaczęły być obsadzane, tak na chybił trafił drzewami i za chwileczkę na naszych kortach będziemy mieli las. Bo rzeczywiście ja się przeszłam rzeczywiście po tej uwadze i faktycznie niektóre trawniki są tak gęsto zasadzone drzewami, że jeżeli te drzewa pójdą w górę za kilkanaście lat, to z naszych pięknych kort, no na razie mam nadzieję, że będą piękne, po prostu będzie lasek w środku miasta. I trzecie moje zagadnienie, na które zwracają uwagę również mieszkańcy, to jest nasz kochany zegar na bramie, który wiecznie jest niestety, ale nie chodzi. Czy można by było zobowiązać jakąś jedną osobę, żeby po prostu sprawdzała, czy nie trzeba go nakręcić, no bo w tym tygodniu on od wtorku po prostu nie działa w ogóle. A mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego, że zawsze ustawiali zegarki na podstawie bramy, no i teraz niestety tego robić nie mogą. I jeszcze, panie burmistrzu, ja zapomniałam zapytać na samym początku, bo tam rozporządzenie pan dał o wykorzystaniu drzew, tych, które są z wiatrołomów, to chciałabym się dowiedzieć, gdzie te drzewa będą, te wiatrołomy, gdzie one będą przeznaczone, przekazane. Dziękuję. To może jeszcze pan radny Kapuściński, pan radny Lipiejko później. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Tutaj mieliśmy w informacji od pana takie zdarzenia opisane, które tam dotyczyły na przykład zniszczenia kradzieży ogrodzenia, zniszczenia jakiegoś słupka.
tutaj, że tak powiem, niewłaściwie ktoś wykorzystywał parking przy cmentarzu tutaj. Chciałbym powrócić do tej kiedyś mojej propozycji, żeby tą fotopułapkę zakupić, zainstalować, wykorzystywać i to by naprawdę rozwiązało nie tylko te problemy, ale też inne. Drugim moim takim wnioskiem, że tak powiem, moim, mieszkańców, na pewno wielu i radnych, jest to, żeby ustawić kosze na śmieci na ulicy Pileckiego. Jest ta ulica niezamieszkała, już są dwa, że tak powiem, budynki mieszkalne, ale reszta jest niezamieszkała, a ruch jest naprawdę bardzo duży, tam jest trakt spacerowy, że tak powiem, i brakuje tam koszy na śmieci i tam i jeszcze w stronę, że tak powiem, między rondami też brakuje koszy na śmieci. Rozumiem, że to jest droga wojewódzka, ale może jakoś tam poprosić ich, żeby można było tam postawić kosze na śmieci. Chciałbym też poprosić, żeby burmistrz na kolejną sesję, albo jeszcze, jeżeli nie uda się, to jeszcze kolejną, jakby mógł przeanalizować i przedstawić nam, jaki byłby koszt wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w naszym mieście, bo obserwuję sąsiednie miasta, gdzie jest komunikacja bezpłatna i naprawdę wiele osób się przesiadło się naprawdę na komunikację miejską. Widzę, co jest w Kętrzynie, naprawdę tam trudno nawet miejsce znaleźć w autobusie. Wiele osób i to odczuwają przy dzisiejszych cenach paliw osoby pracujące bardzo, bardzo intensywnie. I to te trzy sprawy mam do burmistrza i tu chciałbym też w imieniu swoim jako przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa powiedzieć, że wielokrotnie już tutaj tłumaczyłem dla pana Witolda, że nie będziemy żadnego regulaminu tworzyć, ponieważ nie będziemy ograniczać możliwości nadawania tytułów komukolwiek. Przecież nie możemy napisać, że to będzie dla mężczyzny, dla kobiety, że w takim wieku czy w takim wieku. Nie można w żaden sposób ograniczać, bo w takim regulaminie na końcu musiałby być punkt i inne. Więc ja nie widzę sensu, nie wiem do czego, nie wiem po co ma to być, w jakim celu, to tylko tyle chciałbym powiedzieć, żebyśmy już do tego nie wracali, bo to szkoda po prostu tutaj, jak to mówią potocznie, no to wytapiać czas. Panie radny, przewodniczący powiedział to, co myślę na temat projektu uchwały, jako że on był autorem tego planu pracy i tutaj nie będziemy już dyskutować. Nie ma tam, dobrze, proszę pan radny, mam to zapisane, pan radny Lipiejko, proszę. Moje pytanie odnośnie bezpieczeństwa. Światła koło Zacisza, czyli z lewoskręt w stronę miasta, jadąc od mostu. Nie wiem, czy to jest dalej aktualne, ale kiedyś tam już rozmawiałem z jakimś mieszkańcem. Później sami to żeśmy stwierdzili, że światła działają w ten sposób, że do godziny 20 ten cykl światła jest bardzo taki regularny i fajnie te skrzyżowanie działa. A o godzinie 20 lewoskręć pali się bardzo długo, kilka razy dłużej niż pozostałe światła. Dochodzi do takich sytuacji, że z tego lewego pasa ludzie jadą albo prosto, bo nie wytrzymują ciśnienia, że to światło się tak bardzo długo pali, albo czasami przy wystartowaniu z prawego pasa samochodu jadą w lewo na czerwonym świetle, gdzie jest to jakby bardzo niebezpieczne. Myślę, że to dalej jest, bo nie sprawdzałem tego wczoraj jakby, ale jeszcze jakiś czas temu tak było. Prosiłbym, żeby sprawdzić. O godzinie około 20 zaczyna się taki dziwny cykl na tym skrzyżowaniu. Jadąc od mostu w kierunku kwadratu. Około godziny 20 taki cykl zaczyna, że tam jest bardzo długo lewoskręt. Także to jest moje takie pytanie, żeby sprawdzić, o co to chodzi, dlaczego to się zmienia, tak? No jest to taki niebezpieczny. No dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja proponuję, żeby do tych odpowiedzi się odniósł, a później następną turę. Szanowni państwo, pierwsze pytania zadawał pan Tadeusz Azarewicz. Temat parkingu przy ulicy Warszawskiej. Zgodnie z zasadą i wpisanym programem działania ZUK-u w budżecie jest to wpisane. Ja jestem w stanie powiedzieć tylko, że będziemy starać się zrealizować wszystko, co jest tam wpisane, ale nie zawsze się wszystko niestety udaje. Więc nie powiem dokładnie, kiedy ten parking powstanie, czy zmiana tego parkingu. Jest to dość problematyczne pod jednym względem.
Powiem tak ze swojej obserwacji i proszę tylko nie czuć urazy, panie Tadeuszu, ale powiem tak, nie jest to najbardziej niezbędne na dzisiaj, o tak powiem. Co nie mówię, że nie powinno się to, tego zrobić. Jeżeli chodzi o wizję rozwoju miasta, drodzy państwo, myślę, że byłoby to wręcz niegrzeczne z mojej strony, gdybym ją teraz przedstawiał, ze względu na to, że tego typu wizje przedstawia się raczej w trybie wyborczym, a nie w trybie sesji Rady Miasta, więc sobie odpuszczę odpowiedź na to pytanie. Ja wielokrotnie przedstawiam formę wizji, czy w tym momencie w programach publicystycznych, w których uczestniczę, często mówię o inwestycjach, ale moja wizja jest zbieżna, jakby najprościej mówiąc, ze strategią naszą miejską i tym, co państwo tak naprawdę w dużej części albo akceptują, albo sami sugerują, czyli jako radni, jako przedstawiciele mieszkańców. I to jest moim głównym celem, realizować uchwały Rady Miasta i działać zgodnie z prawem, jeżeli chodzi o zarządzanie, kompetencje, które posiadam. Pani Elżbieta Zabłocka, ulica Staszica. Jak najbardziej, tu już myślę, że Wydział Techniczny i Inwestycyjny zaznaczył oba te wydziały, sprawdzić i namówić do naprawy te osoby, które zrobiły po prostu bałagan przy okazji ważnej oczywiście inwestycji. Korty nasadzenia, zadrzewienia, są to nasadzenia zastępcze. Wszelkie normy pomiędzy drzewami są zachowywane, odległościowe i też trzeba zwrócić uwagę, ile w tym czasie z tego terenu starych drzew zostało wycięte, więc też nie zostawimy tam poletka, tak jakby nie patrząc, chcielibyśmy, by te drzewa rosły. Powiem jeszcze bardzo istotną rzecz, w dużej części są tam sadzone wierzby. Wierzby mają to do siebie, że ładnie można je po pewnym czasie, bo nie teraz, kształtować, więc można naprawdę ten park bardzo ładnie ukształtować, przycinając odpowiednio te drzewka i liczę na to, że będzie to realizowane, ale jak najbardziej się zgadzam, też nie chciałbym zacienienia, ale dopowiem, udało nam się stamtąd wprost zlikwidować większość zakrzaczeń, które były skupiskiem odpadów i nie tylko, więc też ten park został dość mocno prześwietlony i na bieżąco jest analizowane i te nasadzenia, jeżeli chodzi o harmonogram nasadzeń, on jest związany tak naprawdę też z ilością nasadzeń zastępczych i wówczas poszukujemy miejsc na terenie całego miasta, gdzie te nasadzenia zastępcze możemy realizować. Jeżeli znajdujemy, to nasadzamy. Odległości między drzewami są zgodne z prawem, nie jest to zagęszczenie takie na chybił trafił mimo wszystko, więc proszę mieć świadomości. Mi też nie zależy na tym, żeby z tego powstał las, a żeby to nadal zachowało zasadę parku. Ale dziękuję za sugestie, jak najbardziej. Proszę. Panie burmistrzu, w porządku, tylko tam można by było te drzewa sadzić wzdłuż alejek, żeby one dawały cień przy przechodzeniu. Natomiast one są, całe place są po prostu obsadzane drzewami. I wtedy te place, no jeżeli te drzewa wyrosną, to te place już będą, ani tam trawy nie będzie, nic nie będzie, bo po prostu w cieniu trawa nawet nie będzie rosła. Natomiast tam są sadzone lipy, panie burmistrzu, nie wierzby. Tam są lipy. Klony i wierzby. Ale no ja z tego co patrzyłam, to chyba, że coś, ale zobaczę na wiosnę, bo dla mnie to są lipy. Dobre. Ale dziękuję oczywiście. Jeżeli chodzi o zarządzanie związane z łomami, one są przekazane do ZUK-u. I powiem tak, te zarządzenie nie dotyczyło bezpośrednio przekazania tych ilości drewna, natomiast zwiększyłem cenę sprzedaży. To było zarządzenie związane ze zwiększeniem ceny sprzedaży i tu zachęcam oczywiście do kupna tego typu drewna, ponieważ nasza cena jest w połową ceny tego, co proponuje nadleśnictwo, więc warto u nas w Bartoszycach te drewno kupować. Pan dyrektor jest jak najbardziej chętny, aby takie drewno sprzedawać, więc zapraszamy, jeżeli ktoś jest chętny. No nie każdy lubi takie drewno, ale część osób jak najbardziej może skorzystać. Jest to cena naprawdę bardzo promocyjna, bo dotyczy tak naprawdę pozyskiwanego drewna no dość tanim kosztem, tak najprościej mówiąc. Za chwilkę pan sekretarz, ale może ja odpowiem na pozostałe pytania. Pan sekretarz odpowie w temacie, bo widzę, że się zgłaszał chętnie do wypowiedzi na temat zegara na bramie. Ja odpowiem na temat następnego pana radnego, pana przewodniczącego Karola Kapuścińskiego.
kradzieży, zniszczenie fotopułapka. Ja o tej fotopułapce mówiłem, dlaczego my jej nie zakupiliśmy, to już nie pamiętam, czy zabrakło pieniędzy w budżecie, albo jaki inny powód. Natomiast jak najbardziej jestem za tym, aby wrócić do tego i bezdyskusyjnie jedną, czy dwie, czy nawet trzy, bo jak słyszę na Leśnej i dzisiaj to zapadło mi z tyłu głowy, monitoring jest kompletnie bezzasadny, powiem dlaczego. Sieć światłowodową, którą byśmy musieli ciągnąć na cmentarz, to po prostu przekroczyłoby jakiekolwiek sensowne koszty. Natomiast fotopułapki również mogłyby się tam znaleźć i jestem jak najbardziej za tym, bo taka fotopułapka jest w stanie też sprawdzić, kto driftuje w danym momencie, więc może i warto. I przy okazji ochronić siatkę przed kradzieżą, więc jak najbardziej ma to sens i w pozostałych miejscach, o których pan radny wspomniał również. Jeżeli chodzi o kosze na śmieci na terenach, powiem wprost, niezamieszkałych, w większości przypadków aż tak się nie stosuje. Natomiast powiem jedną rzecz, na ulicy Pileckiego większość tego terenu, poza terenami przy samej rzece Łynie dotyczącymi budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego, tam przy skarpie, gdzie już dwa budynki powstają, jest sprzedany. Nie mówię, że nie postawimy kosza, z tym, że no, postawimy go. Z tym, że panie radny, chciałbym poinformować, że jeżeli on wyląduje w Łynie, już drugiego nie postawię. O tak najprościej powiem, ale postawić postawię na próbę. Więc jakby jasne. Bo tam też monitoringu w tym momencie nie postawimy, no, dla jednego kosza. No tak to będzie wyglądać. Droga wojewódzka, wystąpimy o postawienie przynajmniej za mostem, przed mostem może i za mostem po jednym koszu, bo uważam, że jak najbardziej jest to sensowne. To proszę też zanotować. Będziemy mieli trochę koszy po wymianie z terenów serca, o tak, tam gdzie mieliśmy wymieniać pewne te, więc spróbujemy te kosze jakoś podremontować i umieścić na tych terenach. Bezpłatna komunikacja, temat rzeka. Rozmawialiśmy, myślę, że wyczerpaliśmy dosyć mocno ten temat przy konsultacjach związanych z przewoźnikiem, który podał takie, nie inne ceny za samą komunikację miejską. Wiemy, że te ceny mocno wzrosły, a my tak naprawdę nie przerzuciliśmy tej odpowiedzialności, nieodpowiedzialności, tej możliwości korzystania z komunikacji na mieszkańców, podwyższając diametralnie cenę biletów. Cena biletów jest, uważam, bardzo atrakcyjna, patrząc na inne miasta, które posiadają komunikację. Nie jest to też komunikacja nasza, własna, przez miasto tworzona, a komunikacja tworzona przez firmę zewnętrzną. Więc łatwo powiedzieć, gorzej przerzucić to na budżet, który mimo wszystko, no wiecie państwo, jaki jest napięty w tym roku. Zależy na tym, żeby on był mniejszy, a nie większy. No w tym momencie jakiekolwiek tematy związane z dociążaniem budżetu, zwłaszcza w pierwszym kwartale, uważam za, no tak powiem, no niepotrzebne, o tak powiem. Nie mówię, że pomysł jest zły, natomiast realizacja, jeżeli chodzi o finansowanie, dość dla nas niebezpieczna, jeżeli chodzi o kształt budżetu. Pan Zbigniew Lipiejko. Światła, regulacja, przyjrzemy się temu tematowi. Ja myślę, że napiszemy pismo do dróg krajowych, bo to najpierw zadzwonimy, a później, jeżeli telefony nic nam nie wyjaśni, spróbujemy napisać z prośbą o wyjaśnienie i ich pogląd, dlaczego to jest, i wskażemy to, co pan powiedział, że staje się to formą niebezpieczną dla wielu mieszkańców, bo jakby zachęca do łamania prawa, tak, najprościej mówiąc, drogowego. A nie chcemy, aby takie było u nas łamane. Jeszcze zanim pan radny odpowie, bym prosił, żeby pan Robert Pająk wypowiedział się, pan sekretarz, na temat zegara. Poczekajcie, drodzy państwo, jeszcze nie skończyliśmy odpowiedzi na te pytania. Krótko na temat zegara na bramie. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowna rada, krótka odpowiedź. Zegar został zatrzymany o godzinie 7.13. W tej chwili trwają prace takie czyszczące, przygotowując podstawy tego zegara. On został po prostu zakryty i na chwilę obecną nie nakręcamy go, żeby nie ulec zakurzeniu, zabrudzeniu, i żeby po prostu te prace mogły się skończyć. W poniedziałek się skończą i zegar zostanie uruchomiony. Dziękuję.
Ale ja przepraszam, ale panie burmistrzu, bo ten zegar często staje i tu chodzi o to, żeby ktoś po prostu patrzył i widział, że jak stanie od razu, żeby nakręcać, bo on stoi na przykład 2 dni, stoi 1 dzień, nie, to można było jedną osobę zobowiązać do tego, żeby zwracała na to uwagę. Odpowiem pani radnej, są osoby wyznaczone. No czasami ktoś nie dopatrzy tego tematu, ale mamy osoby wyznaczone. No tak, niestety, jeżeli on się zatrzyma o którejś o 7.13, to musimy go uruchomić albo o 7.13 normalnie, albo o godzinie 19.13, żeby nie przestawić zegara nie, i tak dalej. Także on ten musi czas, ten ileś tam godzin odstać, żeby można było nakręcić. Dziękuję. Momencik, bo tu mam zapisanych jeszcze w kolejności. Pan Azarewicz jest na samym końcu, a coś chciałeś dopowiedzieć, czy inną myśl? Nie, wyjaśnić. Coś wyjaśnić, proszę, no wyjaśnić. Panie burmistrzu, tu nie chodzi o robienie parkingu. Tam jest szeroki chodnik. Chodzi o to, żeby ten chodnik zmniejszyć, ponieważ tym chodnikiem nikt nie chodził i nie chodzi. I teraz chodzi, jest napisane w zadaniach, tak? No tak. Na ten rok. I teraz chodzi o taką rzecz, że jak zostanie chodnik zmniejszony, automatycznie poprawi się pole manewru samochodów. Tylko o to chodzi. Dobrze. Panie przewodniczący, bardzo króciutko, ponieważ ostatnio podjeżdżaliśmy również i osobiście, że tak powiem, w czynie społecznym też stwierdziłem, że mogę tam trochę posprzątać i miałem tego przyjemność posprzątać na tym terenie. Nie było problemu z manewrowaniem nawet samochodem z przyczepą, znaczy większym samochodem, więc tak, to tak trochę z obserwacji swojej. Ja nie widzę problemu z manewrem na tej ulicy przez to, że druga strona została obniżona i parkowanie nie odbywa się na samej ulicy, a w dużej części też na tym szerokim chodniku po drugiej stronie. Ten z tym manewrem jest coraz mniejszy problem, właściwie żaden, no tak powiem, no dlatego rozumiem jak najbardziej pana wniosek, rozumiem, natomiast mówię, że zróbmy po kolei to, co mamy zrobić zgodnie z tym, co ZUK otrzymał. Mam nadzieję, że również i ta sprawa zostanie dokończona. Dziękuję. Panie burmistrzu, dobrze. To osobowym tak, ale tam są punkty, gdzie przyjeżdżają dostawcze samochody. Wiadomo, że dostawczy samochód jest o wiele dłuższy. I jak on stanie od strony banku, a po przeciwnej stronie na tym chodniku stoi samochód osobowy, to niestety cofnąć jest bardzo ciężko. Sam widziałem, jak nieraz kierowca czeka, zanim ktoś odjedzie, ten, co stoi na chodniku. Dziękuję. Proszę państwa jeszcze o zachowanie spokoju. Ja wiem, że może kogoś to nudzić, no ale pozwólcie państwo, jeszcze dokończymy ten punkt programu. Proszę bardzo, pan radny chciałby się jeszcze też odnieść do wypowiedzi pana burmistrza, pan przewodniczący Kapuściński. Panie burmistrzu, ja w swoim pytaniu odnośnie całkowicie bezpłatnej komunikacji bardziej starałem się uzyskać taką wiedzę, żeby burmistrz na kolejną sesję na przykład przygotował koszt takiej całkowitej zwolnienia z opłat za komunikację miejską. Ile musi, bo jak, jeżeli bardzo dużo płacimy za tą komunikację, już nie pamiętam tej kwoty, to jeżeli ten koszt całkowity, nie wiem, żeby pan z przedsiębiorcą ustalił, ile by było, ile musielibyśmy dopłacić, żeby były bezpłatne przejazdy. Mi chodzi o ten orientacyjny koszt szacunkowy, bo ja nie mówię, żebyśmy zwalniali, tylko żebyśmy my poznali. No, ja na pewno chcę poznać. Proszę pan burmistrz. Założenia przetargowe nie przewidywały tego typu sytuacji. Prawo zamówień publicznych nie pozwala w trakcie trwania wykonywania zamówienia aż tak radykalnych zmian. Byłoby to wbrew zasadzie czystej związane z prawem zamówień publicznych, więc możemy sobie tylko podywagować i ewentualnie przy przyszłej umowie zastanowić się nad tym, ale powiem wprost, niestety wbrew temu, co się mówi, że uzyskuje przedsiębiorca jakieś pieniądze z tych opłat, on i tak sobie wkalkuluje to wcześniej czy później z jakąś górką, więc nie jest to do końca wiarygodne. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Katarzyna Łasaka. Janusz pierwszy, tak? Janusz jest drugi. Janusz jest centrum. Dziękuję. Zawsze był.
Dziękuję, panie wiceprzewodniczący. Ja mam kilka pytań. Pierwsze pytanie dotyczy też tematu powracającego, chodzi o dojazd do bazaru. Jakby można było, panie burmistrzu, uskutecznić jakąś wysypkę, która ułatwiłaby osobom handlującym na naszym bazarze dojazd od strony miasta. No niestety cały czas pada zawieszenie aut i jest rzeczywiście problem. Czy można by było to uczynić sumptem własnym, chociażby przy wsparciu? W momencie, kiedy przekazywaliśmy część terenu dla starostwa, byliśmy umówieni, że i to było wpisane w te założenia przekazania, że jeżeli starostwo rozpocznie swoje prace związane z tym, dołączy się do przebudowy części chodnika, tam część chodnika jest nieprzybudowana, i również drogi dojazdowej. Więc to jest niestety problem, że inwestycja starostwa mimo dużej chęci stoi. Czyli... Tu przekazuję też dla pana radnego, myślę, powiatowego w tym momencie głos. Ale pan burmistrz mówi o budowie boiska? Tak jest. A my zaczynamy. No to cieszę się, w takim wypadku przybliżamy się ku realizacji. Tak, rozstrzygnięty przetarg, również tej drogi. Działamy. No to fajnie, to cieszę się, to jakby to nam załatwi temat. Nie sądziłam, że ta droga jest objęta, jest jakby w ramach tej inwestycji. Jest powiązane z tym. No będzie bez. No właśnie, a niestety od strony restauracji, no nie będę tu reklamować, wiadomo, jakiej nie ma możliwości jakby dojazdu, zwłaszcza w tych godzinach porannych. A, no dobrze. Czasami się udają, jest otwarty, czasami się nie udają. No to właśnie różnie to bywa, to prawda. Dobrze, to teraz kolejny temat. To pan burmistrz na komisji budżetowej ostatnio wspomniał o wyrażeniu zgody na postawienie tych śmietników na psi, na odchody. Na to pismo, które popełniłam, nie mam jeszcze dokumentu potwierdzającego, tylko będziemy, mam wskazać, jakie to będą miejsca, tak? No prosiłbym o analizę tych miejsc. Dobrze. Później, drodzy państwo, miejmy świadomości, że odpowiedź jest uzależniona od państwa zgody na inwestycję związaną z tym, bo ja nie mam w tym momencie w zasobach i w budżecie miasta pozycji tej, którą miałem w poprzednim roku, czyli tam infrastruktury zabudowy parkowej i tego typu rzeczy, więc to jakby wyciąłem, aby też nie było zakus i podejrzeń, że robię z tym cokolwiek chcę, więc jakby tego programu nie było, przepraszam, punktu nie było w budżecie, więc prawdopodobnie musiałoby się coś takiego pojawić. Myślę, że to jest do przedyskutowania bezpośrednio w komisjach wiodących obu i wtedy zastanowimy się nad sensem i kwotą, którą możemy przeznaczyć na tego typu, ale przede wszystkim nad miejscami, które no wydawałoby się, byłoby sensownie, aby były w jakikolwiek sposób, no mimo wszystko, choć chciałoby się to schować, odkryte, aby nie następowała, tak jak to było do tej pory, aż tak konkretna dewastacja, bo z wszystkich pojemników, które zostały swego czasu postawione, przetrwał jeden przy ulicy Warszawskiej, przy okolicach sklepu Żabka i Poczty. To jeden pojemnik z tych wszystkich przetrwał cały. Ja wiem, że na ulicy Poniatowskiego też 5 mieszkańcy zbierają te odchody. Znaczy no zbierają, rzeczywiście bardzo solidnie się do tego przykładają, ale przy okazji właśnie tych śmietników, o których tutaj teraz rozmawiamy, czy można by było przy ulicy Poniatowskiego, bo tam naprawdę jest rzeczywiście problem też. Mówię już o zwykłym śmietniku, już nie mówię o tym śmietniku na odchody, żeby też jakby zwrócić uwagę, bo rzeczywiście z tymi papierami idzie się przez taki długi ciąg i trzeba w końcu ten papier do domu zabrać. To jest jakby kolejna rzecz. I teraz temat cmentarza z okresu I wojny światowej.
sporo mieszkańców, znaczy sporo turystów, różne wycieczki przyjeżdżają, odwiedzają nasze miasto. Tam jak się wchodzi po schodkach na cmentarz właśnie z okresu I wojny światowej, na płotku jest napis w języku niemieckim, tylko i wyłącznie. Również na murku, ten murek też wykonali żołnierze Bundeswehry, to bodajże 2000, nie pamiętam, drugi, trzeci rok. I z uwagi na to, że no jest, ten cmentarz jest na naszym terenie, na polskim terenie, czy można by było ewentualnie pomyśleć z czasem, żeby jakąś tabliczkę również w języku polskim uskutecznić. Bo to o to też właśnie mieszkańcy w zasadzie zapytują, ale też miałam kilka zapytań osób z zewnątrz, które przyjechały. Dlaczego to jest tylko w języku niemieckim? A mówię, pamiętam ten moment, kiedy żołnierze Bundeswehry rzeczywiście finansowali to z własnych środków. Jeszcze w ramach tutaj współpracy Bartoszyc z Nienburgiem. Dziękuję. A, przepraszam bardzo, jeszcze jedna rzecz. I to też może trochę wrócę do tematu, bo też nie dostałam jeszcze odpowiedzi odnośnie tego naszego kota Borysa. Przepraszam, że tak z uporem maniaka, ale wystąpiłam tutaj też z pismem odnośnie jakby wyrażenia zgody na umieszczenie jakiegoś zadaszenia tudzież domku dla tego zwierzaka, który ostatnimi czasy jest w stanie opłakanym. Na przykład Szczecin ma takiego włochatego celebrytę o imieniu Gacek, który chociażby, nie wiem, na profilu Google gdzieś wyczytałam, ma około, jako marka miasta, około 4,9 gwiazdki, więc to jest marka miasta i wszyscy się zachwycają. Media zagraniczne, światowe wręcz. I ten kot rzeczywiście jest takim, powiedziałabym, swego rodzaju taką atrakcją naszą, a o markę wiadomo trzeba dbać. Jeżeli pan burmistrz byłby uprzejmy przychylić się do tej prośby, to mieszkańcy byli bardzo wdzięczni, zwłaszcza ci, którzy tego kota dokarmiają i te wycieczki, które rzeczywiście nagminnie przy tym drzewie się pojawiają. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, przewodniczący Pasjak. Może tak jeszcze kilka pytań. Dobrze. Szanowna pani przewodnicząca, mimo najlepszej atrakcji w tak zwanym terenie, na terenie publicznym, nie na terenie prywatnym, bo nikt nikomu nie zabrania stawiać domków na drzewie dla dzieci, dla zwierząt, na terenie publicznym jest problem z zabudową większą niż karmnik, jeżeli chodzi o drzewa. Po pierwsze, technicznie nie stawia się domków w przestrzeni publicznej na drzewach z prostego względu. Nie jestem w stanie zapewnić i zwłaszcza zaakceptować, i nie wiem jakich atestów w ogóle poszukiwać, aby to zostało zatwierdzone, że mógł postawić tego typu domek na drzewie i mieć pewność, że ten domek komuś na głowę kiedyś nie zleci przy większym wietrze. To jest po pierwsze. Po drugie, teraz powiem od siebie, nie wiem, czy stawiając ten domek, ten kot tam będzie wchodził, to już tak druga sprawa, bo on ma tą swoją dziuplę i on ją lubi. Więc moim zdaniem już w tym wieku, w którym ten kot jest, raczej mało mógłby korzystać z tego domku. Czy jest możliwość jakiegoś daszka, czy formy lekkiej, jakiegoś płótna, no to chyba szybciej można spróbować nad tą dziuplą zamieścić jakieś płótno lekko usztywnione, które ewentualnie przy jakimś nawet wietrze, jeżeli nawet zleci, to nikomu krzywdy nie zrobi. I może się nad tym można pochylić, ale na pewno nie nad stawianiem tam domku. Dziękuję. Dobrze, pan radny. Ale nie, nie, bardzo proszę, nie toczmy debaty na temat kota Borysa. Naprawdę, ja widzę jak reaguje sala i obecnie tutaj, naprawdę. Bardzo proszę, pan. Panie burmistrzu, przepraszam, może być jak najbardziej taka forma, którą pan proponuje, bo ta dziupla jest bardzo mocno spróchniała. Może być. No to niech to będzie jakakolwiek forma zadaszenia, jak zwał, tak zwał, ale to też będzie bardzo duża pomoc. Dziękuję. No jednak o kocie Borysie. Proszę bardzo, pan przewodniczący. No w końcu się doczekałem.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowna rado. Ja mam dwa pytania i nie będę tutaj się rozwodził, tylko podam raz jedną. Rzecz można załatwić i to pan dyrektor przypuszczam zaraz załatwi, bo w drodze jak jechałem na sesję rady, na przystanku przy ulicy Poniatowskiego, tam na wysokości budynku 11A, z tego przystanku zwisa blacha. Ona akurat zwisa centralnie nad ścieżką rowerową, a tam wystarczy, jak zatrzymałem się, zobaczymy, wystarczy, że pan dyrektor zadzwoni i pojedzie pracownik z nitownicą, bo widocznie tam nity się ścięły po prostu i tego, ale zagrożenie jest, dlatego że no, będzie jechał ktoś na rowerze i no, zahaczy głową, a to jest ostra blacha. I druga rzecz, to jest kładka przy ulicy tutaj właśnie Gdańskiej. Od strony ulicy, od ulicy nad Łyną, tam jest na końcu tej kładki taka deratacja. Ta deratacja się tam ukruszyła i w tej chwili z tej deratacji wystaje taka blacha. Ona jest dosyć ostra, około 5 cm wysoka i tam, no nie wiem, chyba najszybciej to by było masą bitumiczną, to zabezpieczy, bo też jeżeli ktoś tam najedzie, czy koniecznie rowerem, czy nawet się potknie, no to też tam no to zagraża po prostu bezpieczeństwu i życiu, tak? I dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz mam zapisanego pana Darskiego, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, panie Karolu Kapuściński. To pan ad vocem ma prawo każdy się wypowiedzieć. Pan mówi, że tu będzie pan, nie będzie pan ograniczał zgłaszania i tak dalej. Pan ogranicza. Społeczeństwo miasta nawet się nie dowiedziało, że jak zdjęto pewien punkt właśnie głosowania na honorowego obywatela miasta, z jakiego powodu go zdjęto? Zdjęto, bo zdjęto, tak? A zdjęto, proszę państwa, szanowni obywatele, dlatego, że w tym przypadku akurat obowiązywało liberum veto. Jeden członek rady był przeciwko, dwóch jego poparło, żeby tego nie głosować, a reszta się temu poddała, bo obowiązuje u nas liberum veto. Ale społeczeństwo tego nie, w stosunku do osoby, czyli personalnej liberum veto, dostałem odpowiedź od pana burmistrza, że zwyczajowo po prostu wymagana jest jednomyślność. Dlatego uważam, że powinien być opracowany jakiś regulamin i tak dalej. Tak nie może być, że na przykład jeśli chodzi o tego obywatela, nie będę mówił nazwiska, bo podejrzewam, że jest znane. Wczoraj na apelu pamięci, między innymi nie osobowo, ale byli wymienieni delegaci do rządu na uchodźstwie. Ten pan był delegatem do rządu na uchodźstwie, do rządu, gdzie prezydentem był pan Kaczorowski. I takiego obywatela Bartoszyce odrzuca. A dlaczego nie możemy głosować? Dlatego nie możemy, proszę państwa, głosować, bo państwo, nie, żaden z państwa nie powiedział, dlaczego go odrzuca. Żaden z państwa nie wyartykułował zarzutów, żadnych, bo pytań było mnóstwo różnych instytucji. Dlaczego? Dlatego, że obywatele by się dowiedzieli, że państwo jesteście przeciw historii Polski, przeciw bohaterom narodowym, przeciw ludziom, którzy, nie ma w Bartoszycach takiego obywatela, który ma tyle odznaczeń państwowych, honorowych, gdzie uhonorowało go państwo polskie, a nie państwo. Honorem i zaszczytem dla właśnie dla Bartoszyc by było mieć takiego honorowego obywatela, a nie dla tego pana, bo jego uhonorowało państwo polskie, on przyjął honory od państwa polskiego. No i no jeszcze tak na marginesie, ja panu nie przeszkadzałem, jeszcze tak na marginesie od 6 chyba lat na przyjęcie, na danie szacunku przynajmniej dla generała Fieldorfa Nila czeka wniosek nazwania mostu. Też był wczoraj wymieniany z imienia i z nazwiska generał August Emil Fieldorf Nil w apelu poległy w tym czasie. Takie są Bartoszyce, drodzy państwo, że my się w mieście trzech kultur wstydzimy chyba się polskości, wstydzimy się historii Polski, a to jakbyśmy takich ludzi uznawali, szanowali, to przynosi honor dla Bartoszyc. Mniej dla tych ludzi, bo oni już otrzymali honory od państwa polskiego, od Polaków. To jest ten temat. Tutaj to, co pani Ela Zabłocka mówiła o tym kortach przy, no, no tam, o posprzysłowiowych kortach, o tym lasku. Ja swego czasu wnioskowałem, żeby tam są drzewa zasadzone swego czasu, jakby pan Kazik Szpura
to tam on zasadzał drzewa różne z różnych krajów, z różnych państw, z różnych kontynentów, żeby zrobić arboretum. Nie wiem, czy to się da, bo to była po prostu atrakcja dla miasta. Jeśli się nie da, to proszę powiedzieć, że się nie da, ale tak uważam, że tabliczka przy takim drzewie, tym czy innym, byłaby atrakcją, gdzie można byłoby oprowadzać wycieczki. I teraz tak, tutaj próbowano nie dopuszczać mnie do głosu, nie dopuszcza się. Mówi się o odchodach, o kubkach, o kotkach i tak dalej. Więcej czasu temu się poświęca niż sprawom zasadniczym, sprawom ważnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozwólcie Państwo, że jednak już oddam Pani głos, ale muszę skomentować to, bo wymaga komentarza wypowiedź pana radnego. Panie radny, przynajmniej ta pierwsza część Pana wypowiedzi. Proszę zapamiętać sobie, że jest Pan na sesji Rady Miasta, a nie w Hyde Parku, gdzie Pan może wszystko mówić, zarzucać ludziom, brak patriotyzmu, brak zaangażowania. No, po prostu zrugał Pan tutaj wszystkich po kolei. Proszę się godzić czasami, a powinno tak być w demokracji, godzić się z wyrokami większości. Po prostu większość zdecydowała, że nie ma potrzeby, uznając rację przewodniczącego komisji i całej komisji, że nie ma potrzeby zapisywania w regulaminu w porządku obrad, w planie pracy komisji. Pan się z tym nie godzi i wywodzi pan z tego, że tutaj wszyscy są jacyś anty, nie wiem, brak patriotyzmu, antypolscy i tak dalej. Powiadam, to nie jest Hyde Park, to jest Rada Miasta. Jeśli są sprawy różne, to proszę traktować to jako ściśle się do tego stosować. No i nie potrafię w tej chwili powiedzieć, nie chcę mi się, bo trochę się zdenerwowałem. Sprawy różne, tak, ja się zdenerwowałem też, że o takich sprawach pan mi zwraca uwagę, że nie można mówić, a można mówić o odchodach, o kotkach i tak dalej, więcej, dłużej niż o sprawach, które przynoszą dyskonor. Dobrze, pan pozwoli, że jednak ja muszę czuwać nad obradami Rady Miasta i nad jakością obrad Rady Miasta. Tyle z mojej strony. Proszę bardzo, pani Grażyna jeszcze chciała zabrać głos. Nie wiem, czy moja sprawa będzie ważna, ale chciałam zapytać o możliwość ustawienia automatu z kawą, ciastkami, jakąś wodą na hali Bosir. Chciałabym to uzasadnić w taki sposób, że 11 lutego mieliśmy zawody akurat mini siatkówki i przyjechało 124 zespoły. Za tymi małymi dziećmi oczywiście rodzice, którzy siedzą niejednokrotnie wiele godzin na sali. Przed nami też duże imprezy są i myślę, że też będą siedzieli kibice, rodzice. A tak samo jest, jak rodzice przywożą dziecko i też niejednokrotnie siedzą 2 godziny na zajęciach, żeby to dziecko odebrać. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. To chyba było ostatnie takie pytanie. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Jestem dwoma rękami za, nawet całym ciałem. Natomiast powiem tak, że o tym już i w tej sprawie rozmawiałem z panem dyrektorem w poprzednim roku i pan dyrektor zobowiązał się, że ta sprawa będzie załatwiona, więc liczę na jak najbardziej załatwienie tej sprawy. Nie jest problem zgodnie z prawem poddzierżawić kawałeczek terenu, tak samo jak się wynajmuje halę, tak samo poddzierżawić. My z tego zysków nie mamy. Możemy mieć jedynie zysk, zwrot kosztów obsługi dzierżawy, prądu i tak dalej. I więc proszę, jeżeli będą chętni, bo to też jest pytanie, czy będą chętni, bo tak fajnie mówić, proszę szukać, jak najbardziej naciskać, żeby ci chętni się znaleźli. Dziękuję. Dziękuję. Zakończyliśmy sprawy różne, proszę Państwa. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 64 sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.